I zapraszam do drugiej części naszej rozmowy. Będziemy, właściwie Waldek będzie odpowiadał na Państwa pytania. I pierwsze pytanie naszego patrona, ojca Jacka Krzymienia. Szanowny Panie, jest jeden wielki krzyk. Wolność, równość, demokracja, tolerancja. Co się za tym kryje? Czy chodzi o te wartości, czy wręcz przeciwnie? Jak do tego się ma niespotykana do tej pory cenzura? Pozdrawiam Panią Monikę oraz Pana. Z wielkim szacunkiem Jacek Krzelin. Pozdrawiamy również. Pozdrawiamy. Myślę, że po części są ludzie, którzy chcą wprowadzić tak zwaną równość, wolność i demokrację. Demokracja w sumie u nas już jest. Równość płci istnieje w Polsce od wielu dekad. W tym sensie, że trzeba rozróżniać między równością szans a równością wyników. Równość szans to jest traktowanie równe w sądzie na przykład. Jeżeli popełnimy przestępstwo, no to powinniśmy być karani za przestępstwo, nie za to, czy jesteśmy kobietą, czy mężczyzną. Choć badania w sumie pokazują, że kobiety karane są łaskawiej, to jest wina bardziej indywidualnych sędziów, natomiast nasze prawo już daje nam równość płci, daje nam równość niezależnie od etniczności, od pochodzenia, od religii, od wielu dekad. Także po części my te wartości już zrealizowaliśmy w społeczeństwie. Po części są może aspekty, które powinniśmy dopasować prawnie. Natomiast często, kiedy postępowa lewica mówi o równości, wolności, demokracji, to ma na myśli przeciwieństwa tych rzeczy. No bo spójrzmy na przykład na demokrację. Demokracja jest fajna pod warunkiem, że wszyscy zgadzamy się na żądania lewicy. Jak ktoś się nie zgadza, to już nie jest taka fajna demokracja, prawda? Jeżeli chodzi o wolność, no to wolność jest super, chyba że ktoś chce wolności słowa i chce bez nawoływania do przemocy, do przestępstw, do prześladowania innych wyrażać swoje zdanie. No wtedy to się okazuje homofobią, transfobią i ogólnie byciem dyskryminującym. A jeżeli chodzi o takie prawdziwe wartości postępowej lewicy, no to często jest to jednomyśl, cenzura oraz karanie społeczne tych, którzy nie zgadzają się na wieczny postęp. To jest najważniejsza różnica między liberalizmem, który często jest niesłusznie krytykowany, prawdziwym liberalizmem, a progresywizmem, czyli postępowością. Liberalizm, ja zawsze chyba identyfikowałem się, byłem klasycznym liberałem, to znaczy ja uznaję, że są wartości, które są bardzo silne, niezmienne, praktycznie niezmienne. Są tendencje wśród ludzi w naszym gatunku, które zachowują się przez setki, tysiące, miliony lat, odkąd istniejemy, a istniejemy może kilkaset tysięcy, może kilka milionów lat. No i te wartości takie jak rodzina, takie jak właśnie wolność słowa, bez której nie istnieje nauka, te wartości są esencjalne dla nas, ale tak długo jak ktoś nie krzywdzi mnie bezpośrednio, to ja też nie będę miał z taką osobą problemu. To by był klasyczny liberalizm. Ja też jako osoba homoseksualna nie mam problemu z tym, że ktoś nie lubi gejów. Tak długo jak nie jest to osoba mi bliska, to mi to kompletnie nie przeszkadza. Jeżeli ten ktoś mnie nie bije, nie ingeruje w moje własne życie, nie próbuje mnie do czegoś zmusić, do czego nie ma prawa, to mi jego opinia, czy to religijna, czy niezwiązana z religią, nie przeszkadza. Ja rozumiem po części, dlaczego niektóre religie są homosceptyczne. Wynika to w chrześcijaństwie po części z tego, jakie jest podejście do tworzenia nowego życia, jakie jest podejście do seksualności człowieka. Seksualność jest niebezpieczna, także ludzie, którzy tworzyli religię, pomijając tutaj aspekt Boga, ja wiem, że on jest ważny, ale sami ludzie też współtworzą religię. No i ja rozumiem, że przez tysiące lat był sceptyzm, niechęć nawet do osób homoseksualnych, które się nie rozmnażają z reguły, a których seksualność jest odmienna, które po części musiały żyć w ukryciu. Więc ja rozumiem, jeżeli ktoś jest niechętny wobec mojej orientacji, no to jest jego sprawa. Ja nie będę nikogo zmuszał do szacunku, bo do szacunku nie da się zmusić, na szacunek trzeba zapracować. Jedyne, co nam gwarantuje społeczeństwo, to podstawowe bezpieczeństwo od ataków, od oszustw, od napaści. Natomiast to są wartości liberalne. Obecna lewica raczej realizuje wartości postępowe, które oznaczają, że nie ma w ogóle żadnych zasad, nie ma w ogóle żadnej moralności, która byłaby w pewnym sensie naturalna. Jeżeli ktoś się z nami nie zgadza, no to trzeba go zniszczyć. To jest tak zwana cancel culture. No, jej ofiarą pada na przykład w tym momencie jedna z największych, najważniejszych autorek XX-XXI wieku, J.K. Rowling, która sprzeciwiła się ideologii gender. No i teraz trzeba ją wszędzie kasować, prawda? Ludzie chcą ją pozbawić nawet dziedzictwa tego, które stworzyła swojego cyklu książek o Harrym Potterze. To są wszystko wartości antydemokratyczne, antyrównościowe, antywolnościowe. Krowa, która dużo muczy, mało mleka daje, i taka jest postępowa lewica. Oni mówią o tych rzeczach, natomiast one z lewicy postępowej nie wypływają. Pytanie od kogoś o niku MK, który jest trochę związane z tym już, o czym mówiłeś. Z tego, co się orientuję, deklaruje się Pan jako katolik. Jeśli to prawda, to proszę powiedzieć, jak Pan godzi swoją orientację seksualną, a raczej czyny z niej wypływające, z nauką Kościoła. Jeśli któraś z powyższych okoliczności, to jest Pana katolicyzm lub orientacja seksualna, jest nieprawdziwa, to nie było pytania. Niezależnie pozdrawiam gościa, Panią prowadzącą i wszystkich widzów. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. I w tym wypadku nie było pytania, natomiast postaram się na nie odpowiedzieć. Ja przez wiele lat byłem wojującym ateistą. Byłem niechętny Kościołowi. Po części wynikało to z młodzieńczego buntu, po części z mojego dawnego zrozumienia świata. I ja dopiero po wielu latach wróciłem do wiary w Boga. Ja wierzę, że Bóg istnieje. Natomiast to, jaka interpretacja Boga ma miejsce w społeczeństwie, po części jest warunkowana historycznie, naukowo, teologicznie. Najprościej dałoby się odpowiedzieć tak. W większości przypadków zgadzam się z Kościołem katolickim. To jest bardzo wielkie słowo, to jest bardzo wielkie zdanie powiedzieć wierzę w Boga, bo wtedy jak można grzeszyć, skoro się wierzy w Boga? Natomiast wierzę w Boga, tylko uważam, że nie we wszystkich punktach Kościół ma rację. Ja się w większości zgadzam. Zgadzam się z dogmatami Kościoła. Ludzie często nie rozumieją, czym są dogmata, czym jest nauczanie społeczne. Ja się zgadzam z Kościołem w większości rzeczy. Natomiast są aspekty nauczania, szczególnie społecznego Kościoła, z którymi się nie zgadzam, bo nie uważam, że są niezmienną prawdą o społeczeństwie, a wynikiem różnych okoliczności historycznych. Jeżeli spojrzymy na samo pytanie o homoseksualizm, to nastawienie negatywne do homoseksualizmu w Kościele katolickim jest dziedzictwem żydowskim, które wyniesione jest z czasów, kiedy ludzie nie do końca jeszcze rozumieli seksualność. Ja nie mówię, że Kościół nie ma racji, kiedy ostrzega, że drodzy wierni, seks jest czymś po części niebezpiecznym, jest czymś fantastycznym, jeżeli łączy dwie osoby, mężczyznę i kobietę, mówi Kościół. Natomiast realizowanie swoich pragnień seksualnych poza małżeństwem jest czymś, co prowadzi często do nieszczęścia. To nawet nie jest tak, że Kościół katolicki staje ogólnie po stronie heteroseksualności. To jest tak, że Kościół katolicki staje po stronie bardzo konkretnej realizacji heteroseksualnego pociągu w ramach małżeństwa. Także osoby, które uprawiają seks poza małżeństwem, no również grzeszą w Kościele. Natomiast esencjalnie ja uważam, że rada, którą daje Kościół katolicki osobom homoseksualnym, jest radą nierealistyczną. Ja rozumiem, że w Kościele katolickim realizm nie jest najważniejszą rzeczą, bo najważniejsze jest zbawienie. Natomiast w mojej decyzji utwierdza mój pociąg do pragmatyzmu. Rada, którą daje Kościół katolicki osobom homoseksualnym, jest taka. Albo weź ślub z osobą płci przeciwnej i tylko w ten sposób realizuj swój pociąg seksualny wbrew temu, co odczuwasz, albo nie uprawiaj żadnego seksu. Ja uważam, pomijając już nawet seks nie jest najważniejszą rzeczą na świecie, natomiast ważna jest bliskość do innych ludzi. I uważam, że Bardziej pragmatyczną radą dla osób homoseksualnych jest: znajdź sobie szczęśliwy związek, kochaj drugą osobę i staraj się żyć tak, żebyś miał produktywne życie, które ubogaci Twoją własną rodzinę, rodzinę Twojego partnera, partnerki, i starajcie się o bycie szczęśliwymi. Ja rozumiem, że, powtarzam, dla Kościoła katolickiego szczęście przyziemne, szczęście w tym świecie nie jest najważniejsze, także rozumiem, jakie różnice wynikają, jakie istnieją między moją opinią a opinią Kościoła katolickiego, natomiast nie mam pretensji do Kościoła katolickiego, że ma własne nauczanie. Chciałbym być też pozostawiony w spokoju. Ja nie mam zamiaru żadnego naciskać na Kościół katolicki, żeby swoje nauczanie zmienił. Katolicy mają prawo do własnego zdania i realizowania swojej wiary w spokoju. Także ja wymagam tego od innych, żeby dali mi żyć, i ja daję żyć innym. Tak, to by była... To jest temat na całą rozmowę. Ja... To jest temat, ale ty uważasz, że pomimo swojej orientacji i czynów z niej wypływających, jak zostało napisane, będziesz zbawiony? Nikt nie wie, czy będzie zbawiony. No ale jak myślałem się, jak ty myślisz? Mogę mieć nadzieję. Mhm. Kolejne pytanie. Znaczy, trzeba się też trochę starać. To jest tak, że trzeba się starać i jeszcze do tego do zbawienia potrzebna jest łaska Boża. W przeciwieństwie do protestantów, katolicy uważają tak naprawdę, że nawet dobre czyny nie świadczą o tym, czy się będzie zbawionym, czy nie. Naszego losu nikt nie zna, szczególnie tego po śmierci, w tym znaczeniu również, że dopiero po śmierci zostaniemy absolutnie poznani. Zostaniemy poznani tak, jak nie poznał nas nikt inny. Zobaczymy świat od świata podszewki, a Bóg rozumie ludzi w taki sposób, w jaki nie rozumie ludzi żaden człowiek. Bóg zna pragnienia naszego serca, nasze myśli, zna wszystkie nasze czyny. Także ktoś, kto mówi, że zostanie zbawiony, po prostu grzeszy. To jest stawianie samego siebie w pozycji Boga. I katolicy uważają, i ja się tutaj zgadzam, że większość tego, co robimy na świecie, nie wystarczyłaby nawet, żeby być zbawionym, abstrahując od tego, czy ktoś wierzy w zbawienie jako realną szansę, czy nie. Jeżeli ktoś myśli, że więcej zrobił w życiu dobra niż zła, popełnia prawdopodobnie grzech arogancji, zadufania. To jest grzech pychy, prawdopodobnie najważniejszy, najgorszy grzech, który nie pozwala nam na poprawianie samych siebie. Także ja mam nadzieję na zbawienie, natomiast też staram się trochę. Mam nadzieję, że jest okej. Chodzisz do spowiedzi? Nie. Nie chodzę do spowiedzi, podam wytłumaczenie, dlaczego nie, bo to tak teraz brzmi, najpierw gadał o Kościele, a teraz mówi, że nie chodzi do spowiedzi. Wymogiem spowiedzi jest szczery żal za grzechy. Zacznijmy od tego. Wymogiem bycia członkiem Kościoła aktywnym jest też uczestniczenie w mszy świętej. Żeby uczestniczyć w pełni w mszy świętej, trzeba przystępować do komunii. Żeby przystępować do komunii, trzeba przystępować do spowiedzi. Wymogiem spowiedzi spełnionej jest szczery żal za grzechy. Aktywne życie homoseksualisty, to znaczy po prostu nawet posiadanie partnera stałego, jest uważane, jeżeli dochodzi do zbliżeń intymnych, jest uważane za grzech. Ja nie żałuję tego, że jestem homoseksualistą, nie odczuwam więc żalu za te czyny. Odczuwam żal za swoje lenistwo, za to, jak czasami traktuję innych ludzi, za to, że popełniam błędy, za to żałuję. Natomiast nie żałuję tego, kim jestem, nie żałuję tego, że kocham takich ludzi, jakich kocham, kocham moich partnerów. Nie żałuję tego, więc nie mogę uczestniczyć w pełni w spowiedzi, więc do spowiedzi nie chodzę. To są dla mnie pytania najbardziej stresujące, w tym sensie, że wiele osób nie docenia, jak bardzo prywatne są to pytania. One dotyczą najbardziej intymnych części naszego życia. Ja wiem, że pornografizacja intymności jest czymś, w czym uczestniczymy wszyscy w jakimś stopniu w dzisiejszym społeczeństwie. No to jednak ja z reguły nie chcę rozmawiać o tych tematach z ludźmi, którzy nie dadzą mi się wypowiedzieć. Ja teraz jestem bardzo wdzięczny za to, że mogę się wypowiedzieć, ale w większości sytuacji ta dyskusja wygląda tak: Pan Bóg powiedział, że geje idą do piekła, druga strona mówi, że no, ja myślę, że nie, i tak obie strony gadają obok siebie, nie rozumiejąc siebie w ogóle, swoich potrzeb ani obserwacji, więc ja z reguły unikam tych tematów, bo one są spłaszczane i to jest jedna z takich pierwszych sytuacji, gdzie w ogóle o tym mówię, bo uważam, że relacja z Bogiem jest bardzo prywatną relacją. Na TikToku trudno o tym mówić. No tak, bo polecam, prawda, streścić przemyślenie na temat stworzyciela świata w ciągu minuty. Mhm. Perfumowy Orient Express. Czy zna pan książkę Wojciecha Eichelbergera, Zdradzony przez ojca, i tezę, jakoby podłożem homoseksualizmu była tęsknota za ojcem, który był nieobecny lub niedostępny? Jakie są pańskie relacje, rozumiem, były z ojcem? Zdradzam. Ja tęsknię za tatą, bo mój tata zmarł na raka 5 lat temu, co było tragedią dla naszej rodziny. Mój tata był dobrym ojcem, starał się bardzo dla nas, dla rodziny. Nie był nieobecny, był w pracy, podobnie jak mama, no bo może w głowach niektórych ludzi żyje fantazja, że ojciec może być tylko żywicielem rodziny w dzisiejszym systemie ekonomicznym, a kobieta może siedzieć w domu i wychowywać dzieci. To jest nieprawda. I mój tata i moja mama pracowali bardzo ciężko, żebyśmy mieli to, co mieliśmy. Ja, moja siostra, później moi dwaj młodsi bracia. Także w tym sensie tęsknię za tatą, bo wolałbym, żeby nie umarł na coś, co zniszczyło jego ciało. Nie ma nawet sensu specjalnego w czymś, co jest rakiem. Tata nigdy nie palił, nie pił, prowadził zdrowy tryb życia, a umarł bardzo młodo. Także w tym sensie tak, tęsknię za tatą. Natomiast, jeżeli się nie mylę, autor książki jest Holendrem, jest psychologiem. Nie, to jest polski, Wojciech Eichelberger. A, mi się pomyliło z kimś innym. Mi się pomyliło z autorem tej książki Nauka mówi nie. Takie jest tłumaczenie polskie, gdzie on znowu twierdzi, że homoseksualizm jest fetyszem, którego można się oduczyć. To jest coś, o czym rozmawialiśmy na chwilę przed nagraniem, bo chcieliśmy pewnie wejść w temat. Natomiast to jest fakt, że jeżeli spojrzymy na całą populację ludzką, no to na świecie żyje 8 miliardów ludzi. I bardzo trudno jest we wszystkie kategorie, takie bardzo sztywne, które dotyczą preferencji, czyli czegoś prawie płynnego, prawie trudnego do opisania, dla nas często niezrozumiałego, bardzo trudno jest te 8 miliardów ludzi wepchnąć w te kategorie. Także będą istnieli mężczyźni heteroseksualni, którzy na przykład pod wpływem uzależnienia od pornografii albo narkotyków, innych używek, tacy heteroseksualni mężczyźni będą szukali coraz silniejszych podniet, często nawet niezgodnie ze swoją orientacją. To jest znane zjawisko z psychologii, że mężczyźni heteroseksualni, mający żony, dzieci, nigdy wcześniej nie odczuwający pociągu do homoseksualnych mężczyzn, do w ogóle mężczyzn ogólnie, pod wpływem pornografii zaczynają eksperymentować z mężczyznami. Jest to mały promil społeczeństwa, trudno jest dokładnie określić liczbę, bo to są tematy wstydliwe, ale na przykładzie tego możemy zaobserwować, że istnieją mężczyźni, dla których faktycznie pewne formy zachowań homoseksualnych są fetyszem. Jeżeli ci mężczyźni przystopują z pornografią, no to pewnie im przejdą niektóre pomysły realizowania swojego popędu. Zostaną już w pamięci raczej, więc... Trudno jest rozwiązać połączenia w mózgu, które już powstały, jasne. Natomiast ja o tym, że jestem homoseksualnym chłopcem, mężczyzną, wiedziałem... Ja zanim znałem słowo homoseksualny, wiedziałem, że jestem gejem. Musiałem mieć kilka lat i zacząłem to rozumieć. Później jako nastolatek dzięki fachowej literaturze zrozumiałem, że istnieją takie osoby jak ja. Nigdy nie miałem do siebie przez to pretensji. Nie miałem pretensji do innych. Także to u mnie to nigdy nie była kwestia żadnej pornografii, żadnych uzależnień, żadnego fetyszu. Fetysz tak w ogóle klasycznie w psychiatrii jest uważany za per se nieseksualny obiekt, który z reguły nie... Znaczy perwersja jest parafilią. Fetysz jest nieseksualnym per se obiektem, bez którego zadowolenie seksualne, ogólnie seksualna gratyfikacja jest trudna albo niemożliwa. Dlatego na przykład są to buty, są to pewne rodzaje ubioru, przebierania się na przykład nawet za kobietę, są to sposoby poniżania, to są fetysze. Natomiast ja nigdy nie zakochałem się w kobiecie. Jak ktoś bardzo chce wiedzieć, to ja miałem intymne momenty z obiema płciami w ramach młodzieżowych eksperymentów. Ja nie jestem w tym sensie waginosceptykiem, nie mam wstrętu do kobiet, nie mam żadnej nienawiści do kobiet, ja się kobiet nie boję, są kobiety, których nie znoszę, są kobiety, które bardzo lubię. To nie jest kwestia wstrętu i niechęci, tylko po prostu mi się podobają mężczyźni, wszystkie związki, jakie miałem, były dobrowolne, nigdy nie byłem molestowany, ja nawet ja nie znam tak z bliskich przyjaciół, a spora część z nich to homoseksualni mężczyźni, nie znam nikogo, kto by był molestowany, wcześniej był hetero i stał się gejem. To są takie stare interpretacje seksualności, które wynikają jeszcze z takiego patrzenia na intymność, jako na często wynik manipulacji, krzywdy. To oczywiście ma miejsce i ja nie mówię, że nie istnieją osoby, które mogą nakierować swoją zagubioną seksualność na jakiś kierunek. Będą ludzie, którzy potrzebują pomocy, będą potrzebowali pomocy w zrozumieniu tego, czego pragną, kim są tak naprawdę. Są ludzie zagubieni, natomiast ja seksualnie tą osobą nigdy nie byłem i uważam, że większość homoseksualnych mężczyzn nie jest. To była odpowiedź w miarę? To była, chociaż pojawiło mi się też pytanie, kiedy dosyć tak płynnie pokazałaś 6 miliardów ludzi, że w związku z tym każe, tak, 8, i że jest to, każdy przypadek jest w jakiś sposób inny i że są to rzeczy płynne. Natomiast, są silne tendencje, nie każdy jest inny. Natomiast jeśli chodzi o kwestie płci, podchodzisz jednak bardziej kategorycznie. To znaczy dlatego, bo płeć jest zjawiskiem biologicznym, natomiast preferencje, które żyją w naszej tożsamości, głowie, osobowości, wyobraźni, fantazjach, to są rzeczy bardzo trudne do zmierzenia. One po części są płynne. Ja to bardzo chętnie przyznam. W tym sensie, że badania pokazują, że... No to chyba jest też ważne, bo też moi zaprzyjaźnieni bardzo nie lubili, kiedy ja mówiłam o preferencjach i mówili, że to nie są preferencje, tylko orientacje. W tym sensie są to preferencje, bo preferowałbym nie być w związku z kobietą i jeżeli mam ten wybór, to będę wybierał związek z mężczyzną. Nieprzypadkowym, bo to tak zawsze brzmi, wybieram związek z mężczyzną. Nie wybiorę sobie jakiegoś kolesia z ulicy, tylko ja chciałbym być zakochany, chciałbym tą osobę poznać, chciałbym, żebyśmy byli stabilnym związkiem. Także to nie chodzi o byle jakiego mężczyznę, tylko zawsze chodziło o konkretnego. Natomiast to są dwie nieporównywalne rzeczy. Płeć jest zbiorem cech, które powstały w wyniku ewolucji po to, żeby geny mieszały się lepiej między różnymi partnerami. Na początku istnienia w ogóle zwierząt na Ziemi to były bardzo proste organizmy, natomiast płeć istnieje od milionów, miliardów lat i ona jest zjawiskiem biologicznym. My nie wiemy do końca, czym jest świadomość, nie wiemy do końca, czym jest tożsamość, nie wiemy, czym jest ego, to są wszystko konstrukty, tak, to są konstrukty, także kiedy mówimy o tym, kto wyobraża sobie, kim jest, to jest pytanie o wiele bardziej płynne. Natomiast jeszcze chciałbym wrócić do dwóch ważnych rzeczy. Kiedy mężczyzna uważa, że jest kobietą, no to po prostu jest w błędzie poznawczym. To nie jest kwestia pociągu, to też nie zawsze jest kwestia fetyszu, to jest kwestia intelektualnego prawdopodobnie błędu na temat interpretacji samego siebie. Kiedy ktoś odczuwa pociąg do tej samej płci, to nie jest interpretacja na temat samego siebie. Ja w tym nie mówię tak naprawdę nic o sobie, poza tym, że jestem homoseksualny, kiedy mówię, że podobają mi się mężczyźni. Ja nie twierdzę, że jestem kobietą, ja wiem, że związki homoseksualne są niepłodne, rozumiem, że dla mnie raczej przykrą konsekwencją związku homoseksualnego jest brak dzieci. Ja nie mówię niczego, co jest sprzeczne z rzeczywistością obiektywną. Ja wyrażam, kiedy mówię, że jestem gejem, wyrażam opinię na temat swoich własnych preferencji. To jest coś, co ja odczuwam, to jest coś, co nikt mi nie udowodni. Tak jak miłość. Nie da się udowodnić komuś, że jest zakochanym. Natomiast jeżeli ktoś jest zakochany, to wie, że jest zakochany. Kiedy natomiast ktoś mówi, że jestem mężczyzną, ale tak naprawdę sekretnie jestem kobietą, no to jest twierdzenie o świecie, które da się zbadać. Da się ocenić, czym jest płeć i to twierdzenie może być błędne lub poprawne. W przypadku preferencji ono po prostu jest. To jest egzystencjalne stwierdzenie o samym sobie, natomiast stwierdzenie o transseksualizmie jest pytaniem w sumie empirycznym, które może być błędne lub poprawne. Mówisz, że żałujesz, że nie możesz mieć dzieci, więc nie chciałbyś, żeby była możliwość adopcji? Dwa różne pytania. W tym sensie, że 2 lata temu podczas Świąt Bożego Narodzenia stwierdziłem 2 rzeczy. Jest obiektywnie smutne, że za mną rozciąga się życie. Za mną rozciągają się pokolenia ludzi, którzy żyli, cierpieli, cieszyli się, a jeszcze za nimi rozciągają się pokolenia zwierząt, które nie były do końca ludźmi, a były ludźmi, nie wiemy. Czyli nie do końca kreacjonizm. Znaczy kreacjonizm, w jakimś sensie kreacjonizm. To, że Bóg jest stwórcą wszechświata, jest niezależny od stwierdzenia, że Adam i Ewa nie istnieli w formie takiej fizycznej, że cała ludzkość pochodzi od jednego mężczyzny i od jednej kobiety. Kościół katolicki nie stoi na opinii, znaczy nie broni opinii, że ewolucja jest błędem. Kościół katolicki nie atakuje nauki, nie ma sprzeczności w tym sensie między nauczaniem Kościoła a biologią. Historia Adama i Ewy jest prawdziwa dlatego, bo historia upadku, tego, że moglibyśmy być idealni, a upadamy każdego dnia, popełniając błędy, jest prawdziwa każdego dnia, w każdym momencie prawdopodobnie naszego życia. Mogłoby być lepiej, a jest gorzej niż lepiej, jest gorzej niż idealnie. Także jeżeli spojrzymy na grzech w taki magiczny sposób, że grzech to jest jakaś obraza Boga, że Bóg się gniewa, to są uproszczone wyobrażenia o grzechu. Grzech jest oddaleniem się od ideału. Grzech oznacza nietrafienie w tarczę, grzech oznacza, w starosłowiańskim griech oznacza upadek, jeżeli się nie mylę. Także po prostu upadek. To jest jakiś błąd naszego człowieczeństwa, bo ludzie popełniają błędy. Natomiast za mną rozciągają się pokolenia pełne życia, no i one prawdopodobnie skończą się na mnie. To jest smutne, to jest bardziej dziwne. To jest tyle pokoleń, a później już nic. Natomiast może musimy wyobrazić sobie czasem świat bez nas w nim i bez naszego dziedzictwa. Jest nawet pewna arogancja w tym wyobrażeniu, że będziemy istnieli zawsze, że nasze pokolenia będą ściągnęły w nieskończoność. No i ja też 2 lata temu zrozumiałem, że fajnie by było po prostu mieć dzieci, no bo przekazuje się im tradycje. To są ludzie, z którymi możemy mieć fantastyczną relację. To są ludzie, którzy nas kochają. Także jest żal w tym, rozumiem. Nie wszyscy go odczuwają, niektórzy nie znoszą dzieci. Mężczyźni częściej nie chcą dzieci niż kobiety. Więcej kobiet chce pewnie dzieci niż mężczyzn ogólnie, ale tendencja jest taka, że ludzie chcą mieć dzieci. Chyba teraz jest już trochę odwrotnie, ale... No, możliwe. Natomiast odwrotnie jest to, że nie mają, czy nie chcą, to jest inne pytanie. Czasami już przychodzi taki wiek, że się nie ma dzieci, nawet jakby się chciało, bo się uwierzyło w feministyczne kłamstwa. Natomiast... to, że ja bym coś chciał, nie jest czymś, co może decydować o wszystkim. To, że ja bym chciał mieć dziecko, nie jest odpowiednim w sumie pytaniem. Pytaniem jest, czy ja powinienem mieć dziecko. Czasem jest trochę tak, że natura mówi ci sama, że no, skoro chcesz mieć związek z mężczyzną, to są tego konsekwencje. I dla mnie prawdopodobnie konsekwencje będą takie, że dzieci nie będę miał. Natomiast... postaram się być szczęśliwy w innych aspektach mojego życia. To nie jest tak, że świat jest zero-jedynkowy. Albo masz dzieci, albo jesteś nieszczęśliwy. Ale zadałam ci pytanie, czy chciałbyś, żeby była taka możliwość, żeby się mógł adoptować? Przepraszam, zapomniałem o kwestii prawnej. Ja większość mojego czasu spędzam w Niemczech, gdzie jakbym chciał z potencjalnym partnerem, to bym mógł adoptować dziecko. Natomiast ja bym wolał, żeby dzieci były wychowywane w parach heteroseksualnych, ale zacznijmy od końca, od drugiej strony, która się mniej podoba prawicy. Są takie sytuacje, szczególnie dotyczące tak zwanej adopcji sukcesywnej, które prawdopodobnie powinny być możliwe prawnie. Jeżeli kobieta, bo to są częściej kobiety, miała pierwszy związek. Ja podkreślam, że to jest... mężczyzną i ma dziecko. Mężczyzną i ma dziecko. Natomiast dochodzi do rozwodu i kobieta później żyje z inną kobietą. Mamy sytuację rodzica w postaci mężczyzny, mamy sytuację matki, która dodatkowo ma nową partnerkę. Ja rozumiem, że rodziny patchworkowe nie są może optymalną sytuacją, ale głupio by było, gdyby na przykład w tej bardzo specyficznej sytuacji umierał ojciec i później coś się stało matce, no to jeżeli ona żyła z tą kobietą przez kilka lat, przez dłuższy czas, no to my chcemy, żeby ta kobieta nie była obcą prawnie osobą dla tego dziecka. Także takie kwestie jak adopcja sukcesywna są odmiennym trochę dla mnie tematem niż temat adopcji ogólnie. Badania pokazują, że dzieci rozwijające się w parach homoseksualnych nie są jakieś abnormalne czy dziwne. Natomiast co dla mnie jest powodem zmartwienia, jest raczej to, że metody, które stosujemy do badania, nie są dostatecznie dokładne. W tym znaczeniu, że jak zmierzyć miłość matki? Dotyk matki jest często pierwszym dotykiem miłości, który poznajemy w życiu. W jaki sposób zmierzyć miłość matki, która dotyka swoje niemowlę? Także, kiedy mamy sytuację niemowlaka adoptowanego przez dwóch mężczyzn, no, są różnice między mężczyzną a kobietą. Nie można matkować komuś, będąc ojcem, nawet adopcyjnym. Także to są sytuacje, na które ja bym powiedział prawnie nie. Jest wiele powodów, dla których bym powiedział prawnie nie, również te polskie, że Polacy nie muszą zgadzać się na wszystko, czego chce LGBT, więc mogą powiedzieć nie konkretnym przykładom propozycji prawnych. Co jeszcze jest ważne? Ludzie mają takie naiwne wyobrażenie, ja wiem czemu, bo media to tak propagują, że kochani geje adoptują biedne dzieci, biedne sieroty z sierocińca. To tak obecnie nie wygląda. Na chwilę obecną sporym źródłem dzieci dla par homoseksualnych, szczególnie dla homoseksualnych mężczyzn, jest surrogacja. Wygląda to tak, że dwóch facetów siedzących w Belgii zamawia sobie dziecko z Ukrainy. Jeden albo jest ojcem tego dziecka, albo nawet nie jest. I biedna Ukrainka, która sama się na to zdecydowała, rozumiem, no ale jednak biedna Ukrainka rodzi dziecko, oddaje obcym facetom w Belgii. No i czy to nie jest kupowanie dziecka, czy to nie jest handel dziećmi. Także sorry, ale ogólnie moja odpowiedź brzmi nie. Mhm. Ale rozumiem w przypadku kobiet, co też wydaje mi się bardziej kulturowo przyswajalne, dlatego że mamy coraz bardzo dużo kobiet, które wychowują same razem z swoją matką, czyli z babcią i z opiekunką. Czyli tak. Widok polski model rodziny homoseksualnej, no. Mama i babcia, jak wiemy od niektórych mniej realistycznie myślących feministek w Polsce. Natomiast ja bym na przykład zabronił państwowego finansowania. Zabroniłbym też państwowo takiej opcji, żeby kobiety, będąc samotnymi kobietami, które nie mają partnera, nie mówię tutaj o takich, które się rozstają, czasami rozwód jest konieczny, rozumiem, ale ja nie uważam, że kobieta powinna mieć prawo pójść do banku spermy i się zapłodnić. Ogólnie są sytuacje, ja nie mówię, że ona będzie złą matką, Boże, teraz wyrzuty sumienia, bo to brzmi tak okrutnie, natomiast ale teraz mówimy o adopcji. No tak, ale to są tematy związane. Nie są to tematy związane. One są związane dlatego, bo czy wola kobiety, czy wola ogólnie ludzka jest decydująca o tym, czy ktoś ma prawo do dziecka? Tak, możemy to tak do tego podejść, ale teraz możemy podejść do tego tak, czy dziecko, które wychowuje się w domu dziecka i które nie ma specjalnie szans na to, żeby wychowywać się w domu, gdzie będzie kochany na przykład przez mamę i babcię, czy mamę i partnerkę. Albo mamę i tatę. Oczywiście, ale też kobiety, czy jego los nie będzie lepszy niż finansowo dziecko. Będzie. No więc właśnie, bo chociażby prawo dziedziczenia. 60 ileś procent bezdomnych to są osoby, które są z domu dziecka. To prawda. Większość też osób bezdomnych to mężczyźni uzależnieni od używek. Większość osób bezdomnych to mężczyźni zaburzeni psychicznie. Są argumenty oczywiście za adopcją, natomiast musimy o niej mówić, wydaje mi się, w konkretnym kontekście. Nie ma takiego obowiązku, żeby wszystkie kraje realizowały się prawnie tak samo. W Polsce chciałbym kompromisu dla żądań strony LGBT oraz dla strony drugiej, często katolickiej, często bardziej konserwatywnej, która się z tym nie zgadza. I ja nie uważam, że teraz wola jednej pary, kilku par, kilku procent w społeczeństwie może być narzucana całości społeczeństwa. Więc jeżeli pytanie jest takie, czy ja bym w Polsce zalegalizował, czy ja bym w Polsce zalegalizował homoadopcję, to moja odpowiedź brzmi nie. To nie są odosobnione pytania. Są argumenty za, są argumenty przeciw. Argumentem za jest ten finansowy, no bo biedne dzieci z sierocińca. Natomiast argument najważniejszy przeciw jest taki, jeden z najważniejszych, on nie jest najważniejszy, ale jednym z takich argumentów jest, że Polacy większościowo tego nie akceptują. Polska nadal jest demokracją i nie ma czegoś takiego jak prawo do dziecka ogólnie. To znaczy ja chcę, więc muszę mieć dziecko. Dzieci powstają naturalnie w heteroseksualnych związkach, więc jeżeli ktoś chce mieć dziecko, no to po prostu musi je spłodzić albo urodzić. Ewentualnie adoptować, ale ja uważam, że optymalnym środowiskiem dla rozwoju dziecka jest heteroseksualna rodzina składająca się z matki i ojca. Natomiast, powtarzam, rozumiem, że są sytuacje, gdzie chcemy nadać prawo do dziecka osobie, która żyje w związku z jednym z rodziców. Szczególnie te sytuacje porozwodowe tego wymagają. Jestem bardzo ciekawa Państwa opinii na ten temat. I teraz pytanie od Tadeusa. Dlaczego przypadek Łukasz Sakowskiego jest powodem do uderzania w osoby transpłciowe, a atak na białego Menela, na ciebie w pociągu, nie był powodem do hejtowania białych? Możesz przeczytać pierwszą część pytania? Dlaczego przypadek Sakowskiego jest powodem do uderzania w osoby transpłciowe? Nie jest. To jest najprostsza odpowiedź. Historia Łukasza, który opisał, jak 40-letni transseksualista zmanipulował Łukasza w wieku, kiedy Łukasz miał 13 lat, do tego, żeby Łukasz okaleczał swoje ciało hormonami i blokerami hormonów, a później operacyjnie w pewnym sensie, znaczy nie, operacyjna nie było. Nie było operacji, ale były hormony i blokery. To nie dowodzi w ogóle, że trzeba atakować osoby transseksualne, osoby cierpiące na zaburzenia tożsamości płciowej, jako dorośli powinni mieć prawo do decyzji o swoim ciele po kontakcie z psychiatrą, z endokrynologiem, z innymi specjalistami. Ja nie uważam, że osoby transseksualne powinny być atakowane w tym sensie, że Łukasz Sakowski opisał tragiczną historię, więc teraz ja będę chodził po Warszawie i wypatrywał osób transseksualnych, które są rzadkie, bo rzadkie, ale czasami się jakiegoś mężczyznę w stroju kobiecym ze szminką na twarzy zobaczy. Kiedy ja mijam taką osobę, to po prostu ją mijam. To jest dla mnie bez znaczenia. Czasami się można trochę uśmiechnąć, bo te kreacje, te outfity nie zawsze są normalne. To czasami wygląda trochę jak parodia kobiety. Także ja się mogę uśmiechnąć dziwnie, natomiast nigdy nie będę do tej osoby podchodził, nie będę jej pluł w twarz, nie będę tych osób wyzywał. Także historia Sakowskiego nie jest powodem do ataku na osoby cierpiące na zaburzenia tożsamości płciowej. Natomiast historia Sakowskiego, tak jak historie, które praktycznie każdego dnia upubliczniam na Twitterze, pokazują, że dzieci mogą być i są krzywdzone przez tak zwaną ideologię gender. Także krytyka jest skierowana wobec pomysłu, że powinno się w ogóle móc podawać dzieciom hormony, natomiast nie jest to krytyka wobec tego, że osoby trans chcą istnieć. One może nie mają prawa wymagać ode mnie, żebym teraz używał wobec nich kontrafaktycznych zaimków, imion, ale osoby trans mają prawo istnieć, oczywiście. I nikt nie ma prawa ich bić, pozbawiać życia. Nikt nie ma prawa osób transseksualnych w nielegalny sposób atakować. Aha, druga część pytania. A atak białego Menela na ciebie w pociągu nie był powodem do hejtowania białych? No, jak byłem około 2 tygodni temu, pijany Niemiec wyciągnął przede mną nóż w metrze, przystawiając mi go do piersi, tak mniej więcej na tej wysokości. Był to obleśny, wstrętny, śmierdzący mężczyzna, który atakował siedzących obok mnie, w końcu zaatakował mnie. Czy to było przypadkowe, że akurat siebie? No, randomowe kompletnie. Pytanie nick jest specyficzny, natomiast pytanie jest bardzo osobiste. Herr Flick z Gestapo jest nick. Co? Proszę. A Herr Flick Gestapo. Okej. Okay. To nie jest specyficzne. Herr Flick jest bohaterem z Allo Allo, z tego serialu. Okay. Herr Flick to jest ten przerysowany gestapowiec. Już teraz sobie przypomniałam też. Czy oprócz pana są jeszcze inne osoby homoseksualne, które są przeciwko tęczowej ideologii i nie utożsamiają się z nią? W szczególności, czy są takie lesbijki, bo chciałbym pokazać mojej córce, że można być lesbijką bez tego ideologicznego bagażu. Dziękuję za to, co pan robi. Trzeba oderwać bycie osobą odmiennej orientacji od ideologii. To ja dziękuję za pytanie. Herr Flick, beste Grüße, wo auch immer Sie sind. Czy są osoby takie jak ja, które nie popierają LGBT-ów, ten czy w tym sensie, natomiast są homo? Oczywiście, że są. Jedną z nich jest Łukasz Sakowski. Ja z Łukaszem się różnię też politycznie. Łukasz jest centrolewakiem, ja jestem centroprawakiem. Natomiast takich osób jest oczywiście więcej. To większość moich przyjaciół, choć ja rozumiem, że anegdotka, ja i wszyscy moi kumple się zgadzamy, jest śmieszna. Ja i moi kumple się nie zgadzamy na temat wszystkiego, tylko że jak patrzę na wielu homoseksualnych mężczyzn, których znam, to są to udani naukowcy, to są to ludzie, którzy mają udane związki, to są osoby, które żyją własnym życiem. Nie żyją w ukryciu, ja nie mówię absolutnie, że żyją w szafie, jak to się mówi. Sąsiedzi wiedzą, rodzina wie, no bo jak mężczyzna od 20 lat żyje z innym mężczyzną, no to trudno się nie zastanawiać, nawet nie mieć pewności. Niektórzy na prawicy wyobrażają sobie coś takiego śmiesznego, że jak będą związki partnerskie, to teraz faceci będą dla beki albo dla zysków politycznych żyć z innym facetem. Kwestia seksualności jest dla mężczyzn szczególnie tak wrażliwa, że nikt nie będzie udawał teraz pary homo, czy będzie 10 przypadków na Polskę, natomiast większość osób jednak chce realizować się zgodnie ze swoją seksualnością. Także nie. Faceci nie udają, że są gejami dla beki ani dla zysków. Zbyt duży wstyd dla faceta hetero. Zresztą często w środowisku homo też podejrzenia o biseksualizm, albo że ktoś kiedyś żył z kobietą, to jest takie, prawda, zdrajca rasy. To istnieje po obu stronach. Natomiast oczywiście, że istnieją takie osoby jak ja, czy istnieją lesbijki, jak je znam. Ja po prostu nie znam dużo lesbijek. Wszystkie, które znam, nie mogę teraz ujawnić nazwiska, bo będą miały kontakty w pracy stracone. Lesbijką. Ale tutaj nie chcę, żebyś się nie, także oczywiście, że istnieją, natomiast wystarczy poszukać w internecie. Polecam, jeżeli chodzi o angielskiego Twittera, hasztagi LGB, bez tej zbędnej czwartej literki, zbędnej, ona nie ma związku z nami. Polecam takie hasztagi jak gender critical, lesbian, no i znajdziemy tysiące osób. One często siedzą w ukryciu, trochę w Polsce też, dlatego, bo spotyka się to z oburzeniem środowiska, ale oczywiście, że istnieją. Pan Janusz Corporation. Drogi Waldo, czy planujesz stworzyć jakąś grupę wsparcia dla ofiar LGBT i transowanych dzieci? Jest tam dalsza część pytania, ale myślę, że tutaj już trochę odpowiadałeś, tak. Więc jakby czy masz takie pomysły? Jak widzę, bardzo biseksualnie wybieram między filiżanką a wodą, ale bardzo dla herbata. Zrobiłem misgendering. Tak, bardzo, bardzo dziękuję. To od naszego patrona, pana Stana i Barbary Zadrożnych. Tak? Herbata wspaniała, która przyszła. They them. To znaczy tak, żeby wrócić do pytania. To jest tak, że jest pewna moc za byciem organizacją, stowarzyszeniem, to zawsze fajnie brzmi, można dostać granty rządowe. Natomiast uważam, że odpowiedzią na progresywny kolektywizm jest liberalny indywidualizm. To oznacza, że ja jestem bardzo w małym stopniu zainteresowany tworzeniem organizacji. To jest lewicowa metoda działania. My zniesiemy biedę, nieszczęścia i homofobię ustawowo. I podobnym krokiem jest takie, my stworzymy organizację, która teraz będzie walczyć o takie czy inne osoby. Osoby homoseksualne najlepiej będą walczyć same o siebie, jeżeli po prostu ogarną swoje życie. Także chłopaki, dziewczyny, znajdźcie sobie partnera, partnerkę, pracujcie i bądźcie niezależnie myślącymi ludźmi, którzy mówiąc mają na myśli. W ten sposób polepszycie własne życie, polepszycie życie waszych najbliższych i organizacje wam będą tak naprawdę najmniej potrzebne. Jednak nie powinniśmy też zbywać wagi, jaka jest w liczbach. To znaczy małpy razem silne jest zdaniem prawdziwym w planecie małp, ale jest też zdaniem prawdziwym co do ludzi. Także oczywiście, że jest jakaś asekuracja w tym, że jest się w jakiejś grupie, która za nami stoi. Natomiast ja nie planuję tworzyć organizacji, chociaż nie wykluczam, może w przyszłości, ale wolałbym nie. Czułbym się takim wtórnym lewakiem. Teraz będziemy gejami, ale będziemy sobie tłumaczyć, jak mamy myśleć. Będziemy jedną taką wielką kupą. Nie, dziękuję. Ale nie wykluczam. Ta kupa tutaj będzie podkreślona. Dobrze. Mikołaj... Oczywiście, że tak. Mikołaj Patelnia. Dobrze. Pytanie. Czemu neguje naukę i badania w kwestii tożsamości płciowej oraz czemu publikuje screeny z prywatnych grup oraz prywatnych tablic w celu ośmieszenia autorów? Wystarczy zerknąć na to siedlisko hejterów pod tweetami, by zrozumieć, o czym mówię. To tak krok po kroku. Pierwsza część pytania była, czemu neguję naukę na temat tożsamości. Ja nie neguję, jaką naukę. Jeżeli spojrzymy na historię tego, co uważa się za tożsamość płciową. Ona zaczyna się w okresach lat 60., 70. razem z Johnem Moneyem, który nie stworzył terminu gender, ale go rozpropagował. Dobrze, ale to opowiedzmy o tej parze bliźniąt, która się urodziła i która, Reimer, bracia. Te bracia Reimer, które jeden z nich przy, zdaje się, nacinaniu napletka, tak, bo to było chyba... został pozbawiony penisa, tak? Tak, wyobraźmy sobie historię amerykańskiej rodziny. Amerykanie są pokręconą trochę kulturą, więc przejęli takie zwyczaje jak ucinanie napletka u syna. Niezależnie od religii. To nie są w tym sensie Żydzi czy Semici, dla których jest to rytuał religijny, ale Amerykanie to robią coraz mniej na szczęście swoim synom. Ze względów higienicznych to miało wynikać. To są takie tam bzdury. No dobrze, ale jak się ludzie nie mogli myć, to może było prawdziwe, ale tak. Wszystkie części ciała może poza jakimiś tam wyrostkami są tam, gdzie powinny być. Napletek jest też ważną częścią ciała mężczyzny, ale usuwanie napletka, próbowanie naprawiania, próba naprawiania natury kończy się czasem tak, że niemowlę zostaje w rejonie intymnym uszkodzone. I to był przypadek bracia Reimer, jednego z nich, któremu podczas obrzezania uszkodzono członka. No i to był czas, kiedy rozwijały się w psychologii silnie zdominowanej przez lewicę postępową takie pomysły, że da się oddzielić naszą tożsamość od naszego ciała. Do rodziny Reimerów odezwał się psycholog John Money, który rozwijał tę teorię już wcześniej, natomiast w nich zobaczył szansę realizacji, utwierdzenia, potwierdzenia swoich teorii. No i John Money polecił wychowywać dziecko jako dziewczynkę. Na chłopcu zostały dokonane operacje, które wytworzyły sztuczne organy płci żeńskiej. Tak naprawdę namiastkę, to jest zawsze tylko namiastka prawdziwego cudu natury, jakim jest ludzkie ciało, jego fragmenty, jego organy. No i jeden z chłopców rozwijał się jako dziewczynka, drugi rozwijał się jako chłopiec. Tak byli wychowywani. Tutaj zaczynają się tematy, które trudno powiedzieć na YouTubie, także uważam. Tak, uważam, bo John Money te eksperymenty dużo dalej poszły. Tak. John Money był oficjalnym zwolennikiem seksualizacji dzieci oraz pedofilii. Nie da się tego opowiedzieć inaczej. John Money opowiadał się za miękką jej wersją. John Money odwiedzał rodzinę Reimerów. Podczas przynajmniej jednych z tych odwiedzin wykonywał zdjęcia rozebranych chłopców. Chłopców zmuszał do symulowania ze sobą stosunku, tak żeby przyzwyczaić jednego do bycia osobą pasywną, a drugiego do bycia osobą aktywną. Straszne historie, obrzydliwe ogólnie. No ale John Money... No i powiedzmy, że zakończyło się to samobójstwem jednego i drugiego. Tak, do tego nie jednego, dwóch. Właśnie dwóch chłopców, tak. Tak, dwóch. No i ten chłopiec... zamieniony w dziewczynkę, nie mógł się z tym pogodzić. On w którymś momencie dowiedział się, że jest chłopcem, u niego rozwinęła się depresja, chłopiec popełnił samobójstwo, jego brat też popełnił samobójstwo później. No i interpretacja jest dwojaka. To jest tak, John Money starał się udowodnić, że da się rozszczepić tożsamość, da się oddzielić tożsamość od ciała. Jego eksperyment nie wypalił. Dla mnie to byłaby silna wskazówka, że się nie da. Tożsamość nie jest odrębna od ciała, ona jest jego elementem, nawet jeżeli nie rozumiemy dokładnie tego połączenia. Natomiast interpretacja aktywistów gender jest taka, że nie dało się zmusić chłopca do bycia dziewczynką, więc jeżeli chłopiec by się jako dziewczynka identyfikował, to naprawdę by był dziewczynką, ale się nie identyfikował, więc nie dało go zmusić. Także na tym polegają w dużym stopniu eksperymenty dotyczące tożsamości, że niezależnie od wyniku one są interpretowane na korzyść tezy. To jest bardzo antynaukowe i ja nie neguję nauki w tym sensie, że są ludzie, którzy twierdzą, że istnieje coś takiego jak gender. Gender w znaczeniu, że są normy, tradycje oraz styl ubioru związany z daną płcią. To są po części normy arbitralne. Czemu ja mam na sobie spodnie, a w Szkocji bym miał kilt? Czyli w pewnym sensie sukienkę, spódniczkę, sukienkę, jak to się nazywa? Sukienkę. Więc no okej, są pewne normy społeczne, natomiast musimy zrozumieć jedno. W teoriach genderowych, to jest najważniejszy punkt genderu, w ideologiach gender, w teoriach genderowych płeć biologiczna tak zwana jest kompletnie oderwana od tożsamości, która może być i ma być niezależna od ciała. To jest antynaukowa bzdura. W Kościele dawna herezja dualizmu, w nauce również herezja, tak naprawdę błąd poznawczy dualizmu. Dychotomia poznawcza. Dychotomia, znaczy, nie, to nie jest dychotomia poznawcza, tylko dualizm. Jakieś założenie, że istnieje oderwana od ciała tożsamość, jest parodią duszy. Natomiast nawet w katolicyzmie człowiek jest wcieloną duszą, a także jest spójnością ciała i duszy, a w nauce nikt nie zakłada, że rozum lata sobie gdzieś poza mózgiem. Umysł jest wytworem mózgu. Także nie da się rozerwać ciała od umysłu, umysłu od ciała i pomysł, że istnieje gender jako oderwana od ciała tożsamość jest antynaukowy. Także ja nigdzie nie przeczę, że istnieje jakiś tam gender, który to są normy społeczne, natomiast nie istnieje gender, który oznacza oderwanie tożsamości od ciała. Ja może też za głęboko nie wyszłam w to, ale dla mnie wszędzie, gdzie ja się spotykałam z opisem eksperymentu Johna Monego, że jednak było to straszny eksperyment i raczej nikt się pod tym nie podpisuje. Więc jest to też bardzo... John Money nigdy nie spotkał się z konsekwencjami za to, co zrobił tej rodzinie. Tak, ale też jest to... Myślę, że się pojawią takie komentarze, że to jest właśnie wykorzystywany przykład dla prawicowej narracji. Natomiast dalsza część pytania pana Mikołaja. Dlaczego publikujesz screeny z prywatnych grup oraz z prywatnych tablic w celu ośmieszania autorów? Wystarczy zerknąć na to siedlisko hejterów, czy zrozumieć o czym mówię. Jeśli pozwolisz i Państwo wybaczą, ja myślę sobie o tym, że nawet kiedy rozmawialiśmy wcześniej, to na pewne rzeczy reagowałeś śmiechem, czyli coś, z czym można by było, że jest to pewnego rodzaju szydera z poważnych rzeczy. I myślę, że też teraz Twoja forma od jakiegoś czasu na TikToku, YouTubie głównie. Tak, ale to jest takich tych shortów. Tak. Ona ma taki właśnie charakter prześmiewczy, w związku z tym może być traktowana jako rodzaj hejtu. Odpowiedzmy więc na to pytanie. To, jakie treści, w jakiej formie publikuję na YouTubie, jest inne od tego, co publikuję i w jakiej formie na Twitterze. Twitter pozwala mi, szczególnie teraz dzięki Maskowi, na większą wolność słowa. Ja nie muszę uciekać się więc do satyry. Mogę publikować i to jest... To, co robię na Twitterze, Myślozbir, polecam siebie, ale tak, na Twitterze oczywiście link też. Publikuję w miarę suche fakty często. Zarzut tutaj w tym pytaniu jest taki, czemu publikujesz screeny z grup LGBT, genderowych, lewicowych, żeby ośmieszyć autora? To jest bzdura. Ja cenzuruję nazwiska autora. Jeżeli są to osoby nieletnie, które mają prawdziwe swoje zdjęcie na profilu, to ja zdjęcie cenzuruję. Mi nie chodzi o uderzanie w autora, bo ten jest tak naprawdę w dużym stopniu przypadkowy. Chodzi mi o krytykowanie zjawiska. To jest takie trochę hate the sin, love the sin'a. Ja nie chodzę za ludźmi, nie wyzywam ich, nie nakłaniam nigdy do nagonki na poszczególne osoby, które mają problemy. Natomiast publikuję od ponad 3 lat w internecie zdjęcia z zamkniętych grup gender, gdzie genderyści po prostu zachowują się tak, jakby oni po prostu myślą, że nikt nie patrzy, nikt z zewnątrz, spoza ich sekty tak naprawdę. No i tam mówią wprost. Nakłaniają dzieci do brania hormonów, wmawiają dziewczynkom, że męskość to na przykład picie piwa, siedzenie w rozkroku i nie mycie się. To są jakieś absurdalne historie. Więc dlaczego mielibyśmy nie ironizować tych, gdzie mężczyźni przedstawiani są jako jakieś zwierzęta tak naprawdę tylko, nic więcej. Dlaczego mielibyśmy nie zwracać uwagi na to? I ja z tych historii się nie śmieję. Ja nie śmieję się z historii dziewczynek, które publikują zdjęcia usuniętych, znaczy tak naprawdę blizn po usuniętych piersiach. To są tematy, do których ja podchodzę poważnie. Czasami jestem krytyczny, bardzo krytyczny jestem wobec tych zjawisk. Natomiast na Twitterze staram się dostarczyć takie w miarę suche fakty. Oczywiście, że ja opatruję moje tweety takimi hashtagami jak transowanie dzieci, ideologia gender. To są terminy, których nigdy by nie użyła osoba lewicowa. Natomiast ja nie publikuję dla osób, które są już przekonane w jakimś tam sekciarskim towarzystwie. Ja publikuję dla osób, które nawet nie wiedzą, że dzieci na zamkniętych grupach robią sobie krzywdę. To, że to się nie podoba lewicy, no to jest ich problem. Jak ktoś publikuje dokumentację manipulowania dzieckiem do grupy, która ma 10 tysięcy użytkowników w sumie, to nie jest to prywatne. Tutaj nie pojawia się chyba to sformułowanie, ale ono często pojawia się w zarzutach wobec mnie, że ja publikuję screeny z zamkniętych grup na Facebooku. Tak, dokładnie, publikuję zdjęcia, screeny z zamkniętych grup na Facebooku, no bo ludzie nie mają pojęcia, jakie chore rzeczy mają miejsce na tych grupach. To, że one są zamknięte, to mnie nic nie obchodzi. Ktoś mi się spłacze, że Boże jedyny, ja myślałem, że to jest mój safe space, moja bezpieczna przestrzeń do tego, żeby transować dzieci. No, mówi się trudno, trzeba było nie dokumentować własnych przestępstw. Także no, tak, publikuję takie screeny. Moim celem nie jest ośmieszanie autorów, moim celem jest krytykowanie zjawiska. Jestem jedną z pierwszych osób, które w ogóle w Polsce o tym mówiły. Teraz media będą zainteresowane tematem. Najwięksi youtuberzy teraz omawiają historię Łukasza. Natomiast historie podobne do Łukasza ja publikuję od 3 lat. Historia Łukasza jest wyjątkowa i jestem mu bardzo wdzięczny za publikację tej historii, bo jest znanym blogerem i opublikował ją jako on, jako Łukasz Sakowski. To jest historia mężczyzny z twarzą. Mężczyzna, który ma nazwisko, który ma swoich followersów, dlatego jest ważna. Natomiast takich historii jak historia Łukasza jest wiele. Ja dokumentuję je od 3 lat. Próbowaliśmy razem z Tygodnikiem Solidarność ukarać ludzi prawnie, którzy krzywdzili dzieci. Nie udało nam się to, bo prokuratura nas zignorowała. Natomiast taki jest mój powód dla publikacji tych screenów. Chcę, żeby ruchy transowe przestały krzywdzić dzieci. To jest pytanie bardzo podobne i w jakiś sposób tutaj już odpowiedziałeś, ale Goebbels Schreier mówi, czy ma świadomość, że jego działalność to spirala nienawiści, nie wnosząca żadnej dyskusji, a jedynie agresji. Popatrz komentarze pod tweetami. Czy świadomie wynosi prywatne dyskusje, czyli znowu społeczności trans, przed swoją żądną krwi publikę, czy świadomie wybiera... Ale widzisz to, że się śmiejesz, to ja myślę, że już będzie traktowane jako właśnie rodzaj agresji. Jaką żądną krwi publikę? Kto z mojej publiki jest żądny krwi? I czy świadomie wybiera osoby najsłabsze, najczęściej nieletnie, które nie potrafią umiejętnie się obronić ani dyskusją, ani przemocą, zgodnie z zasadą oko za oko. I no, tutaj jeszcze dalej, szczerze chciałbym usłyszeć jego wytłumaczenie tych nienawistnych działań. Mam nadzieję, bez żadnego obracania kota ogonem i grania głupiego. Pozdrawiam. Cokolwiek bym nie powiedział, ta osoba uzna, że ja odwracam kota ogonem. No ale przejdźmy po kolei, krok po kroku, do treści pytania. Pierwsza część... odpowiedziałeś na tym poprzednim właściwie. No tak, to jest tak. Czy ja wybieram osoby nieletnie? No... Ja nie wybieram osób nieletnich, natomiast wybieram historię osób, które są dziećmi jeszcze, nastolatkami, które albo próbują okaleczać swoje ciało, albo już je okaleczają. Cenzuruję nazwisko, cenzuruję twarze osób nieletnich. Wobec dorosłych nie mam problemu z pokazywaniem miniaturki takiej twarzy. Nazwiska cenzuruję zawsze, bo nie zależy mi na tym, żeby ktoś był krytykowany z imienia i nazwiska. No ale... Nic dziwnego, że jeżeli staram się zatrzymać ruchy genderowe, które krzywdzą dzieci, no to będę publikował historie dzieci, które zostały lub są nadal krzywdzone. Wyobraźmy sobie coś tak chorego, jak matka, która zabiera własną dziewczynkę do szpitala po to, żeby amputować 13-14-letniej dziewczynce piersi, dlatego, bo przez okres kilku miesięcy ta dziewczynka miała fazę chłopczycy. Ona mówiła, że czuje się chłopcem. Co to w ogóle znaczy? Na moim Twitterze to są screeny, takie jedne z najbardziej wstrząsających dla mnie. Grupa nazywa się, znaczy nie musimy mówić nazwy grupy, natomiast jest to grupa aktywistów trans. Ale w Polsce? Tak, tak. Istnieją w Polsce matki, które krzywdzą własne córki. To są historie, które ja zbieram. Jak się ktoś zastanawia, jak ja je zbieram. Stworzyłem serię bardzo udanych, fejkowych kont na Facebooku, fejkowych w tym znaczeniu, że nie są one z mojego imienia i nazwiska, są to konta, na których udaję lewicowych aktywistów. Żaden jeszcze lewak się nie skapnął, który to jestem ja na tych grupach. No i staram się dokumentować to, co dzieje się codziennie. Także oni myślą, że ja jestem jednym z nich, a ja tam siedzę głównie cicho, czasami się odezwę. No i dzięki temu mam dostęp do grup, gdzie są tysiące osób, gdzie matki chwalą się tym, że amputowały swojej 13-letniej córce piersi. No i to są screeny, które ja publikuję. Także jeżeli ktoś ma pretensje do mnie o to, że pokazuje, że krzywdzone są dzieci, ja nawet nie wiem, co mam na to odpowiedzieć. To są jakieś absurdalne zarzuty. Tych zarzutów 10 lat temu by jeszcze nie było. Społeczeństwo zawsze wiedziało, że trzeba dzieci ochraniać przed ich własną niewiedzą. To nawet nie jest głupota, po prostu dzieci nie wiedzą jeszcze niektórych rzeczy. Nie ma mowy, żeby nastolatka piła, ćpała, robiła sobie tatuaże, odsysała tłuszcz czy powiększała biust. Tak samo absolutnie nie ma w ogóle takiego pytania, czy nastolatka sobie może usunąć piersi, bo myśli, że jest chłopcem. Nie ma mowy, nie, nie, nie. Także jeżeli ktoś ma do mnie pretensje o to, po prostu stoi po stronie zła. Nie ma tutaj takiego pytania, ale co mnie się nasunęło, że ty częściej mówisz o tych przykładach dziewczynek, które... Bo jest ich więcej. Jest więcej, tak, niż... Bo to jest też oczywiście tłumaczone też, że może to się wynikać z tego, że dziewczynki źle się czują w patriarchalnym świecie i to jest jakby przez tą lewą stronę też tłumaczone i w związku z tym, że uważają, że jako mężczyznom będzie im łatwiej. To jest może dla niektórych kontrowersyjne, co powiem, ale w nowoczesnym świecie łatwiej jest w większości sytuacji, nie we wszystkich, ale w większości sytuacji w naszym kraju, w Europie ogólnie, w kulturach chrześcijańskich łatwiej jest być kobietą. Większość osób bezdomnych to mężczyźni, większość ofiar przemocy to mężczyźni. 83% mniej więcej w zeszłym roku, chyba 2 lata temu w Warszawie. Mhm. Dla nas nie ma specjalnych schronisk, przytułków. Nad mężczyznami nikt się nie lituje. Są sytuacje, które są cięższe dla kobiet, nie przeczę. Natomiast pomysł, że patriarchat jakiś rzekomy, mglisty, niezbadany bliżej uciska silniej kobiety w Polsce, no to jest błędny pomysł. Oczywiście, mimo wszystko, nawet jeżeli ten pomysł jest błędny, dziewczynki wychowane w środowisku feministycznym mogą mieć takie przeświadczenie. Więc one ze względu na w sumie wtórną interpretację świata wychodzącą z feminizmu starają się od kobiecości uciekać. To może być prawda w tym sensie. Natomiast więcej jest po prostu dziewczynek, które chcą okaleczać swoje ciało i jak mówiliśmy w pierwszej części rozmowy, ja o tym wspominałem, dane ze Skandynawii oraz z Wielkiej Brytanii pokazują, że takich dziewczynek jest prawie 2 razy więcej niż chłopców. Około 4000%. 4000%, nie 400%, 4000%. Taki jest wzrost tych dziewczyn, liczby dziewczynek w krajach skandynawskich. U chłopców to jest wzrost w ostatniej dekadzie około 2500. Także po prostu więcej jest dziewczynek, bo okres dojrzewania dla dziewczynek pewnie jest trudniejszy. No i też myślę, że kontrola intergrupowa wśród dziewczynek jest silniejsza niż wśród chłopców. Chłopcy są bardziej asertywni. Czy się to komuś podoba, czy nie? Nie mówię, że nie istnieją asertywne kobiety. Myślę, że z jedną z nich właśnie rozmawiam. Ale dziewczynki mają częściej silnie grupową identyfikację. Więc jak na przykład pokazuje Abigail Schreier w Irreversible Damage, książce, która dokumentuje przypadki takich dziewczynek, jeżeli jedna w grupie zaczyna identyfikować się jako niebinarna, jako trans, jako jeszcze coś innego, to w klasie pojawia się kilka dziewczynek, które też tak twierdzą. Także wpływ dziewczynek na inne dziewczynki jest dość silny. Chłopcy są bardziej indywidualistami, a to się może wyrównuje później po okresie dojrzewania trochę. Natomiast mówię częściej o dziewczynkach, bo więcej jest tych dziewczynek. I Prawdopodobnie wpływ na to ma jeszcze to, że często kobiety mają bliższy dostęp do swoich córek. To jest naturalne, raczej częściej jest tak, że matka więcej czasu spędza z córką. Chłopcy jako ci właśnie buntownicy, indywidualiści uciekają bardziej. Nawet nie musi być tak, że siedzą częściej z ojcem, ale matka spędza ten czas z córką i niestety istnieje takie zjawisko jak Munchausen, istnieje Munchausen by proxy, tak. Przez... Podwójny, to się nazywa podwójny zespół Munchausena, odwrócony lub przez nie przedłużenie, tylko nie pamiętam, Munchausen by proxy. Jest to zjawisko, które polega na tym, że kobiety, niektóre zaburzone kobiety, uczą się, że da się zwrócić uwagę otoczenia, narzekając, będąc chorą, będąc w potrzebie. Jeżeli mamy Munchausen, tą czystą, jednostkową formę zaburzenia, to ta kobieta uszkadza często samą siebie. Na początku tylko narzeka pewnie, symuluje choroby, a później nawet potrafi otruwać, uszkadzać swoje własne ciało, żeby zwrócić uwagę otoczenia. Natomiast Munchausen by proxy polega na tym, że matka krzywdzi własne dzieci. Także kobiety, które wmawiają swoim córkom, że są transchłopcami, te córki istnieją i jest ich więcej niż ojców. Ojcowie pewnie też istnieją, ale jest to rzadsze. Ten zespół właśnie Munchausena też polega na tym, że matki, które nie chcą puścić kontroli i dziecko, które jest chore, jest bardziej zależne od matki. Taka podwójna matka edypalna. Tak, niezależnie od płci, a ja polecam Ostre Przedmioty, film taki na Netflixie albo HBO, już nie pamiętam, jest serial, który właśnie też o tym mówi. I tutaj bardzo proszę, jako gładko przechodzimy do pytania od HSHHHJ. Co Cię pchnęło do zostania obrońcą mężczyzn? A ja tutaj powiem Państwu, że poznałam Waldka, kiedy przygotowywałam się do programu z Romanem Warszawskim na temat, pozdrawiamy, na temat Red Pillu i przyszłam, ponieważ było zorganizowane takie spotkanie i Ty też tam w tym uczestniczyłeś. Świetnicy Wolności. Tak, Świetnicy Wolności, Weja, i Ty tam uczestniczyłeś, też byłeś jedną z osób, która w tej debacie brała udział. I teraz właśnie, co Cię pchnęło do zostania obrońcą mężczyzn? I już teraz, żeby nie pytać jeszcze kolejnych pytań, to jest też Red Pill i Twoja niechęć do feminizmu, bo wiem, że za feminizmem z wzajemnością nie przepada. Red Pill, czyli Czerwona Pigułka, jest zbiorem obserwacji i pomysłów na temat tego, jak działają mężczyźni i kobiety, szczególnie w swoich różnicach. Natomiast ja... zanim w ogóle Red Pill poznałem, zanim wiedziałem, że istnieje Czerwona Pigułka, to ja już nie lubiłem feminizmu. I może powinienem od razu sprecyzować, o co mi chodzi. Kiedy używam słowa feminizm, używam go w znaczeniu bardzo konkretnej ideologii, która jest ideologią neomarksistowską. Marksizm tradycyjnie wprowadza takie rozróżnienie, czy taką obserwację na temat świata, że istnieją hierarchie, te opierają się o ekonomię. Główne dwie hierarchie to są biedni i bogaci, posiadacze i ci wyrwani z prawa do posiadania. Dostęp do kapitału, tak. Dostęp do kapitału i ci, którzy go mają lub nie mają. No i w tych dwóch hierarchiach pomiędzy nimi toczy się wieczna walka, która ma realizować się ostatecznie w postaci rewolucji, która zmieni świat na tyle, że burżuazja, elity finansowe już nie będą na swoim miejscu, zostaną strącone z nich, prawdopodobnie skasowane w brutalny sposób ze świata, no i nastaną rządy proletariatu. To jest klasyczny marksizm, natomiast można go zastąpić... Stary marksizm. Old school. Tak, bo dzisiejszy neomarksizm, zwany też przez innych woke lewicą, przebudzoną, tak, to jest, nie walczy z tym dostępem do kapitału, czyli niespecjalnie walczy z korporacjami, które na przykład... To znaczy, to jest intersekcjonalizm po prostu wtedy. Natomiast można to wyobrażenie zastąpić innym. Istnieją dwie kategorie ludzi. Mężczyźni, którzy stworzyli patriarchat. Patriarchat uciska drugą kategorię. To są kobiety. Między tymi płciami istnieje walka, która musi zrealizować się poprzez feministyczną rewolucję. Do tego feminizm twierdzi, że kobiety przez większość historii były dyskryminowane dysproporcjonalnie w stosunku do mężczyzn i że teraz muszą się albo w pewien sposób zemścić, albo przejąć kontrolę nad światem, tak żeby albo nastał matriarchat, to jest stara wersja feministyczna, ta progresywna, tęczowa, queerowa mówi, żeby nastała równość. Równość wszystkich płci, wszystkich obu płci, wszystkich płci według queerów. Natomiast to jest to, o czym mówię, kiedy mówię, że jestem przeciwko feminizmowi. Ja nie uważam, że kobiety były przedmiotami przez większość historii. Nie uważam, że kobiety nie miały nic do powiedzenia. Większą rację co do historii ma klasyczny feminizm, bo faktycznie klasa gra rolę. Ci, którzy mają, mogą więcej niż ci, którzy nie mają. Natomiast płeć nie jest decydująca. Płeć ma wpływ na to, jaką pozycję mamy w społeczeństwie, natomiast ona nie jest tym, co ją tylko dyktuje. Spójrzmy na taką historię, teraz w uproszczeniu, czym jest burka. Burka, czyli muzułmańskie zakrycie całego ciała, które pozostawia tylko takie miejsce na oczy. Czasami nawet te oczy są jeszcze zasłonięte specjalną siatką. No jest nikab, jest hijab, jest szador. Tak, szador? To brzmi jak nazwa lodów w sumie bardziej. Natomiast istnieją różne okrycia ciała dla kobiet muzułmańskich i burka jest jednym z nich, jedną z takich najbardziej ekstremalnych manifestacji religijności. Burka nie powstała poprzez jakiś patriarchalny ucisk, gdzie mężczyźni nakazali kobietom nosić worki na głowie, tylko burka powstała raczej jako manifestacja religijności bardzo bogatych kobiet. Kobiet, które nie musiały pracować, bo w burce jest trochę trudno pracować, jak się jest chodzącym namiotem trochę, no to nie można pracować, nie można wykarmić dobrze dzieci, ich ubrać, umyć. Większość ludzi jednak w historii miała dzieci. Pytanie o dzieci jest ważne. No ale to są raczej elity społeczne, które wprowadziły burkę. Kobiety wspierały swoich religijnych mężów, którzy mieli wpływ religijny, ale kobiety w sojuszu z mężczyznami w krajach arabskich, niektórych tylko, wprowadziły burkę. Także tutaj marksizm dokonuje po części poprawnej identyfikacji problemu, niesprawiedliwości, że no, te elity często wprowadzają dla biednych rozwiązania, na które sobie zwyczajnie mogą pozwolić. Jak się jest żoną szejka, no to nie musi się pracować, można sobie w burce latać. Natomiast zwykła kobieta musi się zająć dziećmi, domem i musi pracować. Także klasa gra rolę. Tylko czy powinniśmy teraz wymordować tych, którzy mają? Nie sądzę. Także klasyczny marksizm ma po części poprawne obserwacje, natomiast feminizm już od tych odchodzi. Czym jest w ogóle patriarchat? Ja nie mam pojęcia, czym do dzisiaj ten patriarchat miałby w Polsce być, gdzie w Polsce jest jakiś tam system mieszany, może lekki matriarchat nawet, w rodzinie szczególnie. Trudno jest powiedzieć. Natomiast no, kiedy ja mówię, że nie lubię feminizmu, to nie lubię pomysłu, że kobiety muszą się teraz mścić na mężczyznach, nie lubię pomysłu, że jest jakaś walka płci. Świat potrzebuje i mężczyzn, i kobiet. Natomiast czemu wspieram Red Pill? Wspieram Red Pill w tym sensie, że bardzo wspieram to, co robi Roman Warszawski. Uważam jego działalność za pozytywną, inteligentną, a to jest coś, co mi się podoba. Ja nie wspieram wszystkich ludzi, którzy nazywają się redpilowcami, no bo w każdej grupie, która jest oddolnym ruchem, istnieje mnóstwo idiotów. Także ludzie, którzy mówią, że są redpilowcami, niekoniecznie są inteligentni per se, ale wielu ważnych autorów dla Red Pilla w Polsce, wielu aktywistów, czy wielu działaczy takich jak Roman Warszawski dokonują poprawnych obserwacji, że feminizm szkodzi wielu kobietom, że mężczyźni są na chwilę obecną tą klasą, która nawet nie ma prawa narzekać. Zwróćmy uwagę na INBE tak zwaną, która wybuchła teraz wokół Konfederacji. Statystyki pokazują, że wsparcie dla Konfederacji rośnie. Statystyki pokazują, że dysproporcjonalnie wielu mężczyzn w porównaniu do kobiet popiera Konfederację. Kobiety idą w kierunku lewicy, mężczyźni w kierunku Konfederacji, prawicy, szczególnie młodzi mężczyźni. No i pojawiło się słuszne pytanie w ogóle w internecie, w mediach, czemu tak jest, że mężczyźni tą Konfederację wspierają? No, może dlatego, że Konfederacja nie mówi im ciągle, że są przez fakt urodzenia się mężczyzną winni całego zła tego świata. A lewica mówi o toksycznej męskości, nigdy natomiast nie wspominając, że istnieją też zachowania tendencyjnie tendencyjnie kobiece, które są toksyczne. Także mężczyźni są tą grupą w społeczeństwie, która ma być winna patriarchatowi, ma być winna temu, że w ogóle jest jakieś cierpienie. Wojny, przecież mężczyźni wywołują wojny. Tymczasem badania pokazują, że królowe w historii świata, jakie znamy, te wpływowe kobiety królowe częściej wywoływały wojny niż mężczyźni. Także interpretacja feministyczna jest taka, że no one starały się tylko dopasować do patriarchatu i trochę przesadziły w innym kierunku. Natomiast no, badania... Tak były postawione, tak? Więc... Katarzyna Wielka musiała. No, nie wiem, czy musiała najechać na szklaj. Czy Elżbieta I, która tam nawet swoją siostrę... No tak, ale żeby podsumować. Dobrze, ale podsumować. Mężczyźni są, mimo tego, że mężczyźni stanowią większość pracowników fizycznych, bez mężczyzn byśmy nie mieli tego prądu. To są mężczyźni w większości. Nie wszyscy elektrycy są mężczyznami, ale dzięki mężczyznom w ogóle mamy internet. Gdyby zepsuła nam się teraz kanalizacja, to hydraulik, którego wezwiemy, będzie prawdopodobnie mężczyzną. Szamponurek będzie mężczyzną. Żadna kobieta praktycznie nie zniża się do tych najniższych prac, które są tak ważne dla społeczeństwa, a mężczyźni jednak się zniżają. Mężczyźni są strażakami, policjantami częściej. Bez mężczyzn nie byłoby świata, a mężczyźni są obecnie tą połową świata, która jest najczęściej poniżana politycznie. No nawet tradycyjnie traktowany jako lewicowy marksista Żyżek, też w LPI jakiś korytarzak, który na jednej z francuskich uczelni, nie była to chyba Sorbona, i że tam mogą się poruszać osoby właśnie identyfikujące się z różnymi płciami, oprócz heteroseksualnych mężczyzn. No i zostało to w Gazecie Wyborczej wydrukowany ten tekst. Spotkał się z dużą krytyką oczywiście feministycznych środowisk. Tutaj też była potem dyskusja, takie ad vocem publicystyczne pani profesor Magdaleny Środek. Zanim przejdziemy do następnego pytania, ja poproszę o więcej tej herbaty, która identyfikuje się jako kawa. I pytanie, które, żeby pokazać, że Państwo, staram się tutaj być jak najbardziej obiektywna, symetryczna. Również pytanie, które mnie dotyczy, i link lubię koty. Ja również lubię koty, i lubię psy, i lubię zwierzęta. Jakby ktoś był ciekawy, dlaczego debata w Polsce wygląda jak wygląda, to dlatego, że Jaruzelska bezrefleksyjnie promuje takich atencjuszy jak Waldek. Kiedyś tańczył z ręką w majtach, brał udział w konkursach na Mr. Beer i zachęcał do orgii, a teraz po prostu karmi swoje ego w innym środowisku. To zanim pozwolę jako feministka odpowiedzieć mężczyźnie na to pytanie, to powiem, że mną kieruje feministyczny matriarchat. I ja zapraszam bardzo różnych gości o różnych poglądach i po macierzyńsku inkluzywnie pozwalam się wypowiedzieć. A rozumiem, że już o tańcu w majtach było w pierwszej części naszego programu. Więc teraz tylko Waldek karmi swoje ego w innym środowisku. Tak, mamo. To jest dla mnie dziwny zarzut, w tym sensie, że może powinienem powiedzieć, jak to się w ogóle zaczęło. Ja w którymś momencie, to musiało być około 2017 roku, to się by dało sprawdzić, ja zwyczajnie jestem szczęśliwy, a szczęśliwi czasu nie liczą. Ja w którymś momencie miałem zwyczajnie dość, że środowiska LGBT z literką T na końcu promują taką wizję, że osoby homoseksualne wszystkie mają takie same opinie. To jest podobne do niektórych feministek, które robią z kobiet takiego Borga, to znaczy my kobiety chcemy, my kobiety wymagamy, taka jest opinia kobiet. Kobiety są ludźmi, ludzie mają różne opinie. Także jest spore zakłamanie w środowisku feministycznym, które mówi, że chcemy dać kobietom szansę wyboru, wypowiedzieć się, mieć własne zdanie, być niezależną. pod warunkiem, że będziesz niezależna tak jak my chcemy. Podobnie środowisko LGBT twierdzi, że każdy może być każdym, wszyscy się kochamy, wolność słowa i tak dalej. Trzeba docenić głosy tych, którzy są odmienni. Możesz być kim chcesz pod warunkiem w tym lewicowym świecie, że istniejesz w ramach bardzo sztywno określonych przez konkretną lewicową postępową ideologię. I ja miałem w którymś momencie zwyczajnie dość tego, że... dziękuję. Ktoś twierdzi, że ja dziękuję, jako... Mamo. Dziękuję, mamo. Mogę dalej? Ty zawsze masz rację. Natomiast ja miałem dość, że ktoś mi teraz o mnie twierdzi, że my geje popieramy jakiś tam socjalizm, my geje popieramy rewolucję, my geje chcemy tego, siamtego. Ja zwyczajnie wielu z tych rzeczy nie chciałem, więc zacząłem pisać własnego bloga na Facebooku. On dość szybko zdobył jakąś popularność, natomiast pierwszy mój wywiad zawdzięczam Kubie Zgierskiemu, wtedy pracującego... Też był gościem. Tak, fantastycznie, to prawda. Kuba Zgierski z mediów narodowych wtedy, obecnie pracujący dla N-Czas, dostrzegł mój komentarz na swojej własnej stronie, Młot na marksizm, wtedy to się nazywało. Ja wtedy argumentowałem nawet nie na tematy specjalnie LGBT. Ja argumentowałem za tym, że nie da się porównać pasji Chrystusowej do... żaby. To znaczy, nie ma porównania między ukrzyżowaną żabą, holenderskim, jeżeli się nie mylę, dziełem sztuki, a ukrzyżowanym Chrystusem albo Pietą. Jeżeli spojrzymy na Pietę Michała Anioła, widzimy matkę, która trzyma swojego syna, przed chwilą zmarłego, zabitego tak naprawdę, zamordowanego przez przyjaciół i państwo. Maryja patrzy na ciało swojego syna i jest to w literaturze Biblii, jest to w sztuce, odbicie momentu fiat, kiedy Archanioł przychodzi w Nowym Testamencie do Maryi, on ma danie ofertę tak naprawdę. On nie mówi jej, że... Zwiastowanie, tak? Zwiastowanie, tak. Jest momentem oferty tak naprawdę od Boga. Pan dostrzegł ciebie, droga kobieto, i możesz być matką Zbawiciela. Ty go chcesz? To jest tak naprawdę pytanie Archanioła. I Maryja mówi, że tak, chce. I to jest pytanie, na które musi odpowiedzieć sobie każda kobieta, która zastanawia się nad dzieckiem. Czy chcę sprowadzić do tego świata moje własne dziecko, które będzie przez to cierpiało? Życie jest cierpieniem w najbardziej podstawowym tego w najbardziej podstawowym sensie. Życie jest cierpieniem i każda kobieta... Każde dziecko umrze, ale nie każde dziecko umrze i matka... Nie zmartwychwstanie, chociaż religia mówi inaczej. Tak, ale matka musi zastanowić się, czy chce cierpienia, czy ważniejsze jest być, czy nie być, nawet jeżeli bycie oznacza cierpienie. I Maryja odpowiada tak i teraz w tym absolutnie dramatycznym momencie zdjęcia Chrystusa z krzyża Maryja patrzy na swoje dziecko umęczone, zabite i ona nie żałuje tego. To jest ból matki nad zabitym synem, ale to nie jest żal matki, która myśli, nie powinnam była go urodzić. Symbolika Piety, symbolika ukrzyżowania jest głęboka. Jest fantastycznie głęboka. Natomiast żaba przybita do krzyża jest śmiesznym, nieśmiesznym, raczej nieśmiesznym żartem, który... Ja nie mam problemu z tym, że ktoś sobie robi kretyńskie żarty. Jak ktoś chce się nabijać z religii, okej, też się nabijałem. Jak się dorośnie, to z reguły ta faza przechodzi. Ale nie ma porównania między ukrzyżowaną żabą, a ukrzyżowanym Zbawicielem. No i to był mój tekst, mój komentarz mega długi pod postem Kuby Zgierskiego. I on zaprosił mnie wtedy do rozmowy w mediach narodowych, bo przeczytał moje inne wpisy i uznał, że warto porozmawiać z kimś, kto jest literką G w tęczowym skrótowcu, ale nie popiera większości tego środowiska. Także czy ja prosiłem o atencję? Prosiłem o atencję w tym sensie, że chciałbym, żeby mój głos został dostrzeżony, no bo jeżeli sami siebie bierzemy na serio, no to chcemy, żeby nas wysłuchano. Ja uważam, że są rzeczy ważne, o których mogę opowiedzieć i czy w tym sensie jestem atencjuszem. Jeżeli nie byłbym atencjuszem, to bym nie mógł dotrzeć do ludzi z tym przekazem, który publikuję teraz na Twitterze, że dzieci naprawdę, również w Polsce, są krzywdzone przez pewne środowiska. Także ja potrzebuję uwagi, ale po to, żeby dotrzeć do ludzi, żeby przekonać mnie, żebym ja zaczął występować na shortach, na własnym kanale, na TikToku, który na YouTubie, który prowadziłem wtedy z kumplem Doksem, Maćkiem, pozdrawiam. Maciek potrzebował 1,5 roku, żeby mnie przekonać, żebym zaczął nagrywać shorty, żeby pokazywać... Pojawia się też pytanie, dlaczego zrezygnowałeś, bo gdzieś przekaz, który był, no, był poważniejszy, tak? No, bardziej było, tak. Był wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Słuszna uwaga. Ja, kiedy prowadziłem kanał na YouTubie Myślozbrodnia razem z Doksem, byliśmy we dwóch, nagrywaliśmy razem rozmowy, które były takimi trochę podobnymi do tych naszych, trwały z reguły godzinę, 1,5, czasem 2, tylko były one były online, ale nie były face to face, czyli my nie widzieliśmy się z naszymi gośćmi z reguły i one były faktycznie o tyle ciekawe dla mnie również, że były długimi rozmowami, których nie limitował czas. Natomiast Doks wziął ślub, Doks ma żonę, z czego ja się bardzo cieszę i obecnie jest zajęty byciem młodym mężem. Także ja nie mogę wymagać od mojego kumpla, żeby teraz zajmował się razem ze mną nagrywaniem podcastów i obecnie zmieniliśmy... A jakie są obowiązki nowego młodego męża? Doks jedzie do Ameryki, żeby zajmować się też razem ze swoją żoną promowaniem libertarianizmu. Także pojawiło się więcej rzeczy w życiu mojego kumpla. No, tak, ale tu no i nie mogliśmy razem... na małżeństwo, no bez przesady. To jest trochę zwalanie. Ja się mogę doczepić do Doksa, ale jestem kochany. On wielokrotnie wybaczał mi, że byłem zbyt zmęczony, znudzony i leniwy, żeby nagrywać podcasty, więc ja wybaczam mu, że ma żonę. Także nie jest w moim typie, więc jak go prawda, jakaś baba skradła, to jest okej. Wszystkiemu winne kobiety. To prawda. Wszystkiemu winne kobiety, tak. A tak naprawdę, no to przecież biblijna Ewa była pierwszym redpilowcem, bo ważna historia. Dozerwała. To drzewo. To jest bzdura. W tym sensie, że bzdurą jest, że Ewa jest tą osobą winną w tej historii. Jak ją przeczytamy dosłownie i dokładnie, to zrozumiemy, że bardziej ośmieszony jest Adam. Ewa jest skuszona przez ojca zła, ojca kłamstw. To nie jest specjalnie trudno, tutaj to nie jest trudne, żeby nabrać się na bajer szatana. Szatan w tym sensie istnieje, odkąd istnieje świat prawdopodobnie. Ojciec kłamstwa będzie wiedział, jak w tym sensie zbajerować kobietę. Natomiast pierwsze, co robi Adam, przychodzi na scenę pierwszego grzechu, daje się przekonać naiwnej pierwszej kobiecie, no i on jest ofiarą tak naprawdę swojego tchórzostwa. Bóg przychodzi i jest pytanie, prawda, co się stało? Ona jest winna. Adam jest tchórzem. To jest też odbicie, które znajdujemy w Chrystusie. Adam, pierwszy tchórz, jest ojcem w pewnym sensie rodzicielsko-genetycznie, pokoleniowo, Zbawiciela świata, który zdobywa się na ostateczną odwagę przyjęcia win cudzych. Adam wypiera się swojej własnej winy. Adam jest raczej postacią śmieszną w Nowym Testamencie. Ewa, czy nie powinna była się wgryzać w owoc poznania dobra i zła? No może nie powinna, no ale Adam dał się wycyckać kobiecie. Ona się dała wycyckać szatanowi. To jest różnica. No, dzięki temu poznali. Mieli świadomość, tak? Wszystkiego, co... No właśnie nie mieli. No ale potem już jakby to jest, ta kara jednocześnie jest świadomością wszystkich cierpień. Ale już nie wchodźmy może w teologiczną... A to by było ciekawe, ja lubię teologię. No tak, ale to już trochę... Może się jeszcze spotkamy, żeby o tym porozmawiać. Ale może się nie spotkamy ze względu na to, jak tutaj słusznie zadał pytanie Marcin Samborski, czyli Samborski Dokumentalnie, nasz producent, czy pan Waldemar nie obawia się, że przyszłego roku, zgodnie z przyszłymi nowymi rozporządzeniami Parlamentu Europejskiego, wszystko, co mówi w przestrzeni internetu, może zostać podciągnięte pod reklamę polityczną, a co za tym idzie, zasięgi jego postów, programu na YouTubie, w którym występuje, będą skutecznie blokowane. Również mój program. Oczywiście, że się tego boję, w tym sensie, że boję się ograniczenia wolności słowa. Dla mnie wolność słowa jest jedną z najważniejszych kwestii, o które musimy walczyć w polityce. Wolność słowa, przeciwieństwo mowy nienawiści, jest bardzo konkretna. Wolność słowa oznacza, że mogę powiedzieć wszystko, co nie jest nawoływaniem do przemocy. Mogę wyrazić swoją opinię. Dzięki tej opinii świat może stać się gorszy, ale może też stać się lepszy. Świat jest też, oprócz rynku ekonomicznego, oprócz rynku matrymonialnego, jest rynkiem pomysłów i powinny wygrywać pomysły najlepsze. Także ja boję się nowelizacji ustaw tego typu, też w tym sensie, że wiem, jak ograniczane są zasięgi w internecie osobom, które nie podpinają się pod najbardziej banalne, mainstreamowe opinie. Ja już sobie nawet dałem spokój z Facebookiem. Za każdym razem, jak byłem tak blisko 20 000, 4-3 lata temu. No bo chciałam oznaczyć. Mnie kasowano. Ja już mam dość tego zwyczajnie. Tworzyć, prawda, każdego dnia jakiś przekaz na Facebooku, który pewnego dnia się zdecyduje, bum, nie macie i tyle. Jestem zadowolony z Twittera. Twitter pozwala mi na o wiele większą wolność słowa. Ja też, ja wiem, że progresywna lewica odbiera wszystko, cokolwiek. Ja powiem, ja, Łukasz Sakowski, jakiekolwiek krytyczne wobec genderu, feministki, jak Kaja Szulczewska. Ja wiem, że Facebook, lewica odbiera każde nasze słowo jako atak. No ale ja też nie wykraczam poza jakieś granice przyzwoitości na Twitterze, więc tam siedzę, mogę działać i jestem happy. Jestem też zadowolony z YouTube'a, no bo hej Kicia. No bo my się już poznaliśmy, tak naprawdę. Nie znaczyłaś tego słowa. Ja się boję, że kot wywali filiżankę, ale to jest o wiele mniejszy problem niż to, że po prostu zostaną nam ucięte zasięgi jeszcze pod egidą udawania, że to dla naszego dobra. Największe pewnie zło w świecie zostało wyrządzone pod taką egidą, że to dla twojego dobra. My chcemy tylko ciebie chronić, żeby nie było ci przykro, żebyś nie musiała konfrontować się z opiniami krzywdzącymi. Co to w ogóle jest krzywdząca opinia? Można się poczuć smutnym, natomiast żadne uczucia nie powinny być chronione prawnie w takim znaczeniu, że jak komuś się zrobiło smutno, no to jako dorosła osoba musi przepracować po prostu swoją reakcję na wydarzenie. Natomiast tak długo, jak ktoś kogoś nie bije, nie nawołuje do przemocy, no to uczucia są w pewnym sensie niemierzalne i subtelne. No, szczególnie jeżeli to dotyczy to czegoś takiego jak środowiska akademickie. O Boże, nauka nie może istnieć bez tego. Że ta debata powinna być, nawet jeżeli ona jest nieprzyjemna dla jakiejś strony, natomiast w jakiś sposób absolutnie się z tobą zgadzam, że nowa lewica zatyka usta w tym momencie, kiedy są treści, które są niezgodne z ich przekonaniami. Ale z drugiej strony też myślę sobie, że nie byłbyś publicystą Tygodnika Solidarność, gdybyś miał inne zdanie niż masz. Na przykład Bartosz Staszewski, myślę, żeby go raczej nie drukowano. No i też nawet cała historia z panem Łukaszem Sakowskim pokazująca, jak od razu prawa strona go przejęła i w ten sposób stygmatyzuje się cały już przekaz, no bo już wtedy jest to konflikt między prawą a lewą stroną i polityczny, ideologiczny. Więc prawica nie przejęła Łukasza, tylko po prostu prawica nie bała się nagłośnić tego tematu. Oczywiście, że jest on na rękę prawicy, natomiast w przeciwieństwie do lewicowych aktywistów, którzy przyjechali do mnie do domu, żeby grozić mojej babci, którzy grozili mojemu ekspartnerowi, że zniszczą lokal, w którym pracuję. Lewicowi aktywiści napadli mojego przyjaciela z USA, wlewając mu beton zmieszany z kwasem do oczu. Lewicowi aktywiści grozili mojej przyjaciółce, że połamią jej nogi, rozpuszczą ją w wannie z kwasem. Lewicowi aktywiści próbowali doksować mnie, czyli ujawniać moje prywatne informacje. Grozili moim przyjaciołom, kiedy miałem mój prawicowy coming out. Znajomi, z którymi piłem razem piwo kilka tygodni wcześniej, powiedzieli, że czas mi sprzedać kulkę w łeb. Także to są wszystko zjawiska, od których prawica trzyma się raczej w porównaniu do lewicy z daleka, bo większość prawicy ma jakiś kompas moralny, który przynajmniej nie pozwala na grożenie ludziom śmiercią. Czy są debile, którzy uważają się za prawicę? Oczywiście. I są też agresywni ludzie na prawicy, ale to jest domena lewicy. Kwas i beton, jak mówisz, do czyich oczu, to też możemy powiedzieć, czy jest debilem. No, to jest, myślę, że za słabe nawet określenie. Tak. Też jest to jakiś przykład. Myślę, że co jest wspólne, ale to już jest na bardzo duży temat. Co jest wspólne, to jest to, o czym mówi Szymon, Szymon mówi i też bardzo mu dziękuję, bo też wskazał mi ten temat i również Roman Warszawski, ale mówi o pewnym gloryfikacji wiktymizacji, tak. Czyli że jedna i druga strona i teraz też jak powiedziałeś, że ta lewa strona, która Ciebie prześladuje i osoby po prawej stronie i po drugiej stronie też w jaki sposób jest to po dwóch stronach, co uniemożliwia jakąkolwiek debatę. Dwie lub trzy rzeczy. Nie ma ogólnie problemu z tym, żeby ofiary mówiły o tym, że są ofiarami, tak długo jak na przykład naprawdę tymi ofiarami są. W tym wypadku szczególnie. Łukasz Sakowski jest ofiarą ludzi, którzy uwierzyli, że można zmienić płeć i chcieli to zrobić dziecku. I to nie ma problemu w tym, że istnieje, jeżeli chcemy to nazwać wiktymizacją, że istnieje mówienie o byciu ofiarą, pod warunkiem, że się ofiarą jest. Ja absolutnie nie popieram tego, żeby ktoś groził lewicowym aktywistom, żeby ktoś ich bił. Absolutnie nie. Nie popieram tego, żeby atakowane były czy prawnie, czy fizycznie, nielegalnie zarejestrowane parady równości, których ja nie znoszę. Natomiast jeżeli ktoś idzie na legalną paradę, nie robi krzywdy ludziom, to ma prawo robić z siebie idiotę. I ja uważam, że parady równości robią z ludzi często pajaców. Natomiast ludzie mają prawa, mają też prawo do bycia pajacem. I ja absolutnie nie popieram doksowania, ujawniania informacji o ludziach, którzy są lewicowymi aktywistami. Nie wolno im grozić. Nie ma nawet sensu specjalnie ich tylko wyzywać. Można śmieszkować, spoko, rozumiem, ale ja nie popieram nielegalnej przemocy wobec lewicy, natomiast lewica popiera nielegalną przemoc wobec mnie i moich przyjaciół. To by była bardzo ważna różnica między lewicą a prawicą obecnie. To się może zmienić, jakbyśmy się obudzili za 100 lat, może prawica będzie tą bardziej niebezpieczną częścią społeczeństwa, kto wie. Różne są czasy, natomiast w obecnych czasach największym zagrożeniem dla wolności nauki, wolności słowa oraz dla podstawowych konstruktów społecznych oraz dla takiego nawet pomysłu, że trzeba ochraniać dzieci. Największym obecnie zagrożeniem dla tych wszystkich ważnych, dobrych rzeczy jest postępowa lewica. Z aktywistami LGBT i niektórymi feministkami na czele. Bardzo jestem ciekawa Państwa zdania na ten temat. A propos wiktymizacji i też jakichś konfliktów, co prawda nie zostałam upoważniona przez mojego kolegę, który również tutaj był gościem, Rafała Otokę Frąckiewicza, też jakiś, którego ja cały czas nakłaniam do przyjścia ponownie, ponieważ minął rok, odkąd się poznaliśmy i przyszedł tutaj do programu, ale ciągle się wymiguje. Myślę, że Państwo może wpłyniecie na niego. Co to była za historia, żebyście się tam jakoś spieli? Że mamy kwasy między Otoką a mną. Między też mną, Romanem Warszawskim i Otoką są kwasy w tym znaczeniu, że wywiady, które Otoka przeprowadzał na temat Czerwonej Pigułki, z którą ja jestem związany, z którą bardzo dzielnie i inteligentnie reprezentuje Roman Warszawski, no te wywiady po prostu były do niczego. To znaczy, jednym z takich przykładów jest wywiad z Martą Markowską w N-Czasie, gdzie Otoka przyszedł nieprzygotowany do wywiadu, był zbywający wobec Marty. Kiedy Marta chciała wyjaśnić mu, o co w ogóle chodzi w Red Pillu, to jest coś, o co Otoka pytał, no to on zaczął zbywać ją, że po co to w ogóle komu, co to są za jakieś głupie pomysły, kto na takie tematy gada. Ja nie mam problemu żadnego z jego twórczością, jeżeli chodzi o bycie youtuberem. Uważam, że tworzy bardzo zabawne często treści, tworzy treści wartościowe. Tylko ja myślę, że on sam miałby problem z tym, jakby ktoś go non-stop zbywał, mimo że on by szczerze chciał opowiedzieć o tym, o co sam wcześniej był zapytany. Także uważam, że jego kanał jest bardzo dobrym kanałem na YouTubie. Ja nie mam problemu z tym, że on działa. Natomiast chciałbym, żeby nie przeszkadzał działać innym. Moje prywatne doświadczenie kontaktu z nim jest też takie, że pierwszy kontakt, jaki mieliśmy, to był taki, że on opowiadał w swoim nagraniu na YouTubie, że waginosceptyk nie może być osobą konserwatywną. To było w dniu mojej wizyty u prezydenta Dudy. to są takie trochę dość niskie ataki. Ja bym nie atakował nikogo za to, że jest homo, hetero, w tym sensie orientacja nie jest związana z poglądami per se. Także niech mi tutaj Otoka nie mówi, czy ja mogę, czy nie mogę być konserwatywny. Było takich sporo dziwnych sytuacji na YouTubie, gdzie wydawało się, że bardziej tylko żeby popchnąć, żeby uszczypnąć, żeby być złośliwym wobec tak zwanych czerwonopigularzy, redpilowców, czy wobec prowadzącej z nim wywiad dziennikarki Marty Markowskiej. Otoka był zbywający, ale ja nie mam żadnych kwasów takich stałych z nim. Cieszę się, że on działa. Nie mam zamiaru mu przeszkadzać. Chciałbym, żeby nie przeszkadzał innym. Natomiast propsy dla kanału. Super udany. Tak, pitu-pitu. Pitu-pitu, polecam. Pitu-pitu, polecamy, piątkowe. Ja też bym chciała polecić, Państwu też chyba polecałam, kiedy był naszym gościem Roman Warszawski, wydawnictwo Michała Banasia, Czerwona Pigułka i tam nice, tak, bardzo dobre dwa tytuły i zresztą jeden z wspaniałą grafiką również pana Michała. To co? Ja myślę, że... Ale jeszcze nie chcę iść spać, mamo. No nie wiem. A zresztą jak doszło do jakiejś takiej kilkukrotnej wymiany zdań między Romanem Warszawskim a redaktorem Otoką, w pewnym momencie wkroczyłam i powiedziałam, że dość, waść, już skończcie, wstydu sobie. Ja zadałem spokój z tym, nie ma sensu. Szczęście i już nie pamiętam, czy to pan Roman mi odpowiedział, czy Rafał mi odpowiedział. Dobrze, mamo. I zaprzestaliśmy tak. Dobrze, mamo. I tymi słowami też chciałabym podziękować za dzisiejszą rozmowę. I no cóż. To ja dziękuję za zaproszenie. Ja dziękuję. Mam nadzieję, że dla Państwa była to w miarę wyczerpująca, a ja jeszcze, ponieważ... Jestem powoli głodny. Jako grupas muszę się napełniać częściej, także... Są tutaj też śliwki, można się póki co... Są bardzo dobre. Ogólnie śliwki są fuj, tak samo jak rodzynki. Te są fantastyczne. No proszę bardzo. A nie chcą być, ponieważ to są śliwki firmy N-Czaska, firmy Solidarność, w związku z tym nie chcą reklamować się u jaruzelskich programów. W jaki sposób, rozumiem. Ale sobie przekażę Ci, ponieważ... Jakie filmy Solidarność. Są tutaj jeszcze pytania, na które pośrednio odpowiedzieliśmy nie na wszystkie, ale czasami jest taki zwyczaj, że goście biorą pytania, na które nie odpowiedzieli i odpowiadają u siebie w programie. Tak zrobię. Będę mógł nagrać z tego live'a, to będzie dla mnie super ciekawe. Dobrze. Bardzo, bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Czekam jak zwykle na Wasze komentarze. No i przypominam, że partnerem naszego programu jest Fundacja Fair, Fundacja na Rzecz Uczciwej Bankowości, a patronem S&B Award, czyli Stanisław, Stan i Barbara Zadrożny. Bardzo dziękuję. I do zobaczenia wkrótce. Do widzenia. Dzień dobry, nazywam się Tomasz Kopiński. Prowadzę Fundację na Rzecz Uczciwej Bankowości. Od ponad 10 lat zajmujemy się analizą prawną dokumentów finansowych i pomagamy ludziom, którzy są w sporze z instytucjami finansowymi, aby wyrównać ich szanse. Jeżeli posiadają Państwo takie instrumenty finansowe jak kredyt walutowy, kredyt hipoteczny w złotówkach, kredyt gotówkowy, kredyt samochodowy, polisolokatę. Mieli Państwo odszkodowanie, chcą zweryfikować, czy nie należy się więcej. Proszę się do nas zgłosić na hasło Monika Jaruzelska zaprasza. Dokonamy dla Państwa darmowej analizy prawnej Państwa sytuacji. Link do nas jest poniżej filmu. Serdecznie zapraszam. Mam nadzieję, że do zobaczenia.